Cześć, tu Michał Włodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki Waszemu wsparciu na patronite.pl/Michał Włodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym... Cześć Sara, cześć Kacper. Cześć. Hej. Ale się cieszę, że mamy wspólną rozmowę na podcaście. Ja to wśród tych młodszych osób, co oglądają mój kanał, to dzisiaj łapię dodatkowe punkty. Wiem, że nie trzeba was przedstawiać, ale na wszelki wóg, gdyby w tych otchłaniach internetu znalazł się ktoś, kto was nie zna, to pozwolę sobie na takie krótkie przedstawienie, chociaż tutaj się w komentarzach wysypią: Michał, kogo ty przedstawiasz? No. Więc dzisiaj moimi gośćmi są Sara i Kacper Kukierowie. I tak najpierw zacznę... Witamy. Zacznę od takiego indywidualnego was przedstawienia, czyli Sara jest przede wszystkim projektantką mody, artystką plastykiem, ale próbuje być jak skromnie, wiesz, jak ja tak utytułowaną projektantką, że wiem, że twoje prace można widzieć czy w telewizji, czy w programach takich jak Top Model, czy Vogue Polska, Vogue Italia pokazywały twoje prace. Wiem, że jeszcze inne modowe magazyny, ja przepraszam, nie jestem w stanie wszystkich nas spamiętać. Też znane osoby, takie, które znamy ze sceny, są w twoich kreacjach, więc jesteś taką utytułowaną młodą artystką. Wielki szacun. Kacper jest znany jako cukier, jako raper. Ty zaraz jesteś finalistką Złotej Nitki 2021. Kacper znowu Młode Wilki Popkultury, utytułowany Popkillera. Młode Wilki Popkillera, przepraszam, więc też to tutaj cukier to taka rozpoznawalna twoja twarz. I razem jesteście też i razem też jesteście w kolektywie artystycznym, jakim jest Stipt. Tak. Prawda? Taka grupa i tutaj ludzie was rozpoznają czy na chrześcijańskich konferencjach, czy na tym, co robicie, jako taki artystyczny kolektyw, bo to powiedzieć, że to jest jakaś formacja muzyczna, czy grupa muzyczna, to troszkę za mało. To chyba taki wizja duży... jest większa, ale na razie rzeczywiście większość to muzyczne działa. Genialna muza. Ja wam dziękuję, bo tam kiedyś przesłaliście swoje płyty i od tego momentu to tak zapuszczona. Czy na Spotify, czy w tradycyjnej formie wasza muza towarzyszy mi bardzo. Także, że robicie kawał dobrej muzyki. Mega nam miło. Dziękujemy. Nie wiem, czy zaczniemy tak rozmawiać o sztuce, o waszej działalności. Ja bym chciał, żebyśmy może tak, wiecie co, na początku zrobili taki krok wstecz. No bo to też jest ciekawe, takie artystyczne małżeństwo. Ale jak są takie filmy biograficzne w jakichś zespołach, to zawsze się pokazuje też taką część garażową. Więc jakie są wasze początki? Sara, każda dziewczynka marzyła. Myślę, że każda dziewczynka ma taki moment, kiedy marzy, żeby być projektantką mody. Więc ty jakbyś zaczęła powiedzieć, jak to się u ciebie zaczęło? Czy to rzeczywiście się tak zaczęło od rysowania ubrań w dzieciństwie? Kacper, etap garażowy twojej muzycznej kariery, kiedy wiesz, zanim to wyjdzie z ukrycia i wejdzie się na scenę, też... To nie wiem, czy każdy chłopak marzy, żeby być gitarzystą, bo to zawsze na gitarzystę najłatwiej dziewczyny wyrywać, tak? Tak, to wydaje mi się, tak się mówi, ale... No, mi się częściowo udało, to potem opowiem. No to mówcie. Nie, no z projektowaniem to ja chyba nie byłam jakąś taką małą marzycielką, tylko mi się wydawało zawsze, że jestem beznadziejna. Więc to raczej była taka smutna historia w stylu, że zgniatałam wszystkie swoje prace, zawsze wyrzucałam je i nawet nie rozważałam tej artystycznej drogi, tylko rzeczywiście poszłam na matwis, bo jakby była taka analiza, no co przyniesie dochody, co należy w życiu robić. Ale z drugiej strony w dzieciństwie rozwijałam się tak trochę tu plastycznie, tu muzycznie, tylko nigdy nie traktowałam tego poważnie, plus to poczucie, że jestem słaba. No ale na matwizie jakby zderzyłam się z taką ścianą, że rzeczywiście to nie jest ta droga i dopiero wtedy wzięłam pod uwagę liceum plastyczne. No i tam poszłam i tam się zaczęła taka rewolucja myślenia, nie? Trafiłam na wspaniałych ludzi, na wspaniałych nauczycieli, którzy fajnie mną pokierowali,
ukierunkowali, pokazali mi, że mam potencjał, pokazali mi te rzeczy, które są silne, dobre, te, nad którymi powinnam pracować. I rzeczywiście, jak pierwszy raz w życiu podjęłam taką decyzję sama, że wzięłam za nią odpowiedzialność, bo w ogóle wyprowadziłam się z domu, żeby pójść do tego plastyka w wieku 16 lat, to weszła we mnie taka jakaś motywacja, że tak naprawdę z takiego olewacza w szkole, bo muszę przyznać, że raczej byłam aktywna w zabawach niż w nauce, zdałam dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi na maturze, to rzeczywiście jak pojechałam do tego plastyka, to obudziła się motywacja, taka odpowiedzialność, ej, sama coś robię. Jak pan Szymański zadał nam 100 prac, to jako jedyna rzeczywiście zrobiłam 100 prac. Nie, po prostu spałam, szłam do szkoły i rysowałam. Spałam, szłam do szkoły i rysowałam. A ci inni, co się uczyli tam, to wiedzieli, że to żart, tak? Co? Tak, sobie jedyna no i tak nie właśnie, mieli bardziej stona. Tak się rodzi wielkość. Że nie rozumiesz żartów i działasz. No tak, tam ci jakby wrażenie, że bardziej stonowane podejście mieli do szkoły, więc jakby takie zrównoważone. Ale ja tu myślę, że tu dużo smaczków padnie w tej rozmowie. Stonowane podejście do szkoły. Moje dzieci, nie słuchajcie tego. Nie ma czegoś takiego jak stonowane pojęcie no właśnie. Do szkoły. No więc, chyba tak szczerze zaczęło się to, więc pytanie było garażowe historie. No to może taki przykład, na czym polegała ta niepewność w dzieciństwie, że i może spotkanie z tkaniną jako elementem modowym, no to mama kupiła nową tkaninę na zasłony w domu, super taką wymarzoną, koronkową. No i ja znalazłam też nożyczki i miałam taką szafkę nocną, gdzie były szuflady, powyżej była luka i do tej luki chowałam swoją lalkę i chciałam, żeby ta lalka miała zasłonkę, jak idzie spać. Więc cięłam tą mamy zasłonę i próbowałam przyciąć sobie idealny kawałek na zasłonkę. I pocięłam 2 metry, nie no, pewnie nawet więcej zasłony i żaden kawałek mi nie pasował. Więc zniszczyłam mamie całą zasłonę i tak nie zadowoliłam swojego, jakby nie zrealizowałam swojego planu, więc żadna z nas nie była no zadowolona. Ale to wiesz, to pozdrawiamy panią Kornelię bardzo serdecznie. I teraz jak pani jest tak dumna z sukcesów córki, to trzeba przyznać, warto. Ta zasłona to nie była duża cena, jak pani tak słyszy o kolejnych sukcesach i kolejne modowe magazyny publikują, to jest właśnie ofiara nagroda zasłony. Za tą zasłonkę. Tak, dokładnie. No to prawda. To może jakaś twoja historia. Ja generalnie wychowywałem się całe życie w kościele, więc moje pierwsze muzyczne wspomnienie to jest, jak jestem bardzo, bardzo mały i tańczę sobie do po prostu gospelowego uwielbienia, jakaś płyta amerykańskiego uwielbienia, Ron Kennolly, chyba płyta Lift Him Up, także to jest taki niszowy klasyk. Ale to jest bardzo, bardzo niszowy. Ty znasz? Okej. Okay. Więc to jest jedno z moich pierwszych wspomnień, jak sobie tańczę do jakiejś piosenki. W ogóle takich pierwszych wspomnień z życia. A następne wspomnienie to, kiedy byłem chyba w drugiej klasie podstawówki, miałem pewnie 7-8 lat. Przyjechali do naszej szkoły, przyjechały dzieci z, wydaje mi się, domu dziecka z Kenii albo innego, nie pamiętam dokładnie, Uganda, jeden z takich krajów, w których też są prowadzone misje, przyjechali, to chyba byli jacyś księża ze swoimi podopiecznymi i była ich tam 10 czy 15 i był taki jakby apel, spotkanie po prostu, podczas którego oni mogli trochę opowiedzieć o tym, co się tam dzieje. Nasza szkoła była też chyba jakimś partnerem, czy wspierała po prostu też tą inicjatywę. I ja z 3 kolegami w wieku 8 lat napisaliśmy każdy po 8 wersów rapowych, bo stwierdziliśmy, że jak będą to czarnoskóre osoby, no to, że możemy coś dla nich zarapować. Przepraszam, wiem jak to brzmi. I w wieku 18 lat, wiecie, taki apel szkolny, wszyscy siedzą na forum, bez podkładu, bez żadnego klaskania, po prostu wychodzimy z kolegami i każdy a cappella po prostu rapuje swoje zwrotki. Moja oczywiście była najlepsza, z tego co pamiętam. I chłopakom się spodobało, potem oni też tam robili jakiś w ogóle pokaz breakdance'u i było takie bardzo, bardzo fajna w ogóle rzecz.
I to jakieś takie moje pierwsze wspomnienia muzyczne, a później no to już po prostu wkręciłem się w kościele, w granie na gitarze, potem stopniowo też w śpiewanie i po prostu zobaczyłem, że granie na bębenkach też oczywiście i jakoś byłem w stanie tak znaleźć sobie miejsce do takiego bawienia się muzyką, eksperymentowanie, próbowanie coś tam sobie podegrać na różnych instrumentach, po prostu w uwielbieniu. Więc później to już poszło w ten sposób. Z tą gitarą to się udało, w sensie tak. My się poznaliśmy, jak Kacper w bluzie z kapturem czarnej, długiej, prowadził uwielbienie i tam tak. Śpiewał tym swoim takim, kochamy cię. No i więc 18 lat wtedy. I na gitarę to się udało, tak. Rapsy się zaczęły dopiero po ślubie. Rap bardzo, bardzo później. Więc bardziej na romantyczny klimacik. Serenady. Gitarę. Tak. Nie, no to teraz myślę, że jak ktoś to słucha, dokładnie. To notuje. Aha, kupić gitarę. Dokładnie. Jakie pierwsze trzy akordy opanować i... Dokładnie. Jest taki filmik w internecie ze mną, gdzie to nawet wszystko tłumaczę, więc jakieś tak? Chłopaki jak tak, coś... Tak, no. To od razu info. Powiemy, bo potem ktoś do końca może nie wytrwać. Znaczy, mam nadzieję, że wytrwa w tych naszych rozmowach. Jak... Ale wiemy, jakie są statystyki. Ale wiemy, jakie są statystyki. To są dwa odcinki. Tak naprawdę nagrywamy dwa podcasty i na jeden pojawia się na tym kanale. Ten chyba, co teraz nagrywamy, to pójdzie do mnie na kanał, bo ja przedstawiałem was. Tak. Potem się zamienimy krzesłami i wy przedstawicie mnie. Tak. Dokładnie. I będzie druga część. I to będzie, więc koniecznie oglądajcie to, co się pojawi na kanale. I teraz to się pojawi na kanale Steeped, na kanale Sary i Kacpra. Na kanale Steeped. Więc koniecznie odszukajcie, znajdźcie, zobaczcie, bo tam będzie jeszcze taka druga rozmowa. Tak samo, tylko odwrotnie. Dokładnie. Także sobie... To mamy kilka fajnych pytań. Dobrze, no, fajnie. A co rodzice powiedzieli? Tak, że powiedziałeś mamo, tato, ale to już było po ślubie, to już w zasadzie są mieli mówić, jak powiedziałeś mamo, tato, będę raperem. Tak, rap przyszedł w ogóle to już ja musiałam bardzo, się bardzo co późno. Powiedziałaś na to? Właśnie pytanie, co Sara powiedziała. Pierwsza piosenka to było, my założyliśmy kanał Steeped, bo sobie wymyśliliśmy jakąś wizję. Nie mieliśmy jeszcze żadnych materiałów, po prostu go założyliśmy. I ty chyba nagrałeś serię, czy chwała? Chyba chwała, to było pierwsze. I puściłeś mi to i najpierw się tak śmialiśmy, beka, ale śmieszne. Tak. I potem tak, serio, tak. Znaczy które z tych, no, te dwie piosenki. Kacper i bardziej... Teraz się śmiali, to się Kacper też śmiał, nie? Ale zrobił to na serio. Bardziej tak jakby, bo chyba dlatego, że nigdy takiego czegoś nie słyszeliśmy. I po prostu, no bo jest rap chrześcijański, ale nie na zabawnie w Polsce, w sensie może się już pojawia, a to było takie śmieszne. Chwała, no i wiesz, jakby bardziej się trochę śmialiśmy, że haha, ale w sumie to fajne, trochę się bansuje, no i na początku raczej był śmiech, a potem jak zaczęliśmy sobie to puszczać, jakbyśmy grupą osób, no to zaczęło się robić naprawdę tak energicznie. I potem stwierdziliśmy, ej, trzeba więcej tego robić. Nie? Dokładnie, więc początki z rapem nie były na serio i nie wiązałem żadnych w ogóle nadziei z zrobieniem tego gatunku. A na przykład w porównaniu, w uwielbieniu widziałem siebie bardzo na serio, jako coś takiego, co prawdopodobnie będę posługiwał Bogu w ten sposób przez całe życie. Po prostu prowadząc lub grając, śpiewając w uwielbieniu. A rap był czymś takim, co zrobiłem, żeby tak się wyżyć artystycznie i połączyć z chrześcijańskim przekazem coś, co jest od czapy. I po prostu samo połączenie tego, zrobienie chrześcijańskiej wersji czegoś tam, było dla mnie zawsze takim, jakoś taką frajdą, więc to był taki przykład. Z tej ładnej formy, bo jednak Kacpi się wychował w uwielbieniu i zawsze często te piosenki uwielbieniowe są takie ładne, że znosimy głos, pieśń, miłość, pokora, coś tam. A to jest zupełnie coś od czapy, coś innego. Rap nie jest taki uduchowiony. Właśnie, że jest w tym więcej, że możesz się wydrzeć, że możesz użyć trochę bardziej obskurnych słów i tak dalej. Brzmienie to też było takie wyrwanie się z tej formy takiej eleganckiej. Tak, więc mówiąc w skrócie, to właśnie była taka zabawa. Coś nie na serio, co później okazało się, okej, coś w tym jest. W zasadzie ludzie zaczynają mówić ze wspólnoty na przykład, że puścili sobie to na imprezie nawet w ogóle. I a to tak zacząłeś wcześniej grać we wspólnocie, nie? W której byłeś razem ze swoimi rodzicami, że to tak jako... Tak, ja w ogóle Młodego ciebie zaangażowali do uwielbienia. Tak, jeśli chodzi o rap, to 21 lat miałem, a uwielbienie, no to zacząłem posługiwać w zasadzie w wieku 14 lat już tak
Właśnie śmieszna historia, zacząłem w ten sposób, że pogrywałem coś na gitarze podczas uwielbień. A jak to było, że mama, tata tak przyprowadzili, mówią, tu mamy takiego synka, on zagra coś w kościółku? Nie, ja chyba sam się w to wkręciłem, a moi rodzice zawsze mnie bardzo supportowali i na przykład nigdy nie zakwestionowali tego. Co? Mamy Agnieszkę, tak. Tatę Grzegorza, pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie. Pozdrawiam i po raz kolejny wam dziękuję, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Rodzice, wypychajcie dzieci, wypychajcie dzieci. Naprawdę, nigdy nie są za młode. Tak, nigdy moi rodzice nie zakwestionowali tego, że albo chciałbym posługiwać Bogu muzyką, albo że w ogóle chciałbym coś z nią działać, więc to bardzo, bardzo jest dla mnie ważne, jak patrzę z perspektywy czasu. Więc pogrywałem coś tam na gitarze, ponieważ też ludzie, którzy byli liderami uwielbienia w tym miejscu, w którym wtedy byliśmy, to był dom modlitwy, więc po prostu takie miejsce nieustannej modlitwy, więc tam było tego uwielbienia bardzo dużo. Wkręcałem się też ze względu na nich, żeby się od nich uczyć, po prostu złapać to, jak oni służą też Bogu. I później był taki pewien piątek, godzina 21, gdzie odebrałem telefon. Słuchaj, Kacper, Maciek Kietliński, perkusista Mateo, też pozdrawiamy ciebie. Ma jakieś emergency w domu. Pozdrawiamy. Tak, emergency w domu, piątek o 21. Jutro w sobotę o 8 rano nie mamy lidera uwielbienia. Kacper, czy ty może byłbyś w stanie go zastąpić? A ja mówię, dobra, 4-5 piosenek progi. Będę w stanie zagrać, zagram to na gitarze, dam radę. No dobra, zrobię to, no okej. Okay, no i zacząłem się przygotowywać, do północy byłem mniej więcej gotowy, wstałem z rana i na wariata zagrałem pierwsze uwielbienie. A później to już poszło, wiesz... A to całe życie byłeś takim uduchowionym chłopcem? Kacper mi kiedyś powiedział, że się nawrócił, jak miał 7 lat. Tak, jak miałem 7 lat, podszedłem do mojej mamy, jak byliśmy sami w domu, tata był w pracy, moje siostry pewnie spały wtedy i podszedłem do mojej mamy i powiedziałem, mamo, a ja, czy mógłbym przyjąć Jezusa do swojego serca? Wow. I mama powiedziała, no tak, możesz. Ojej, i ale... możemy się pomodlić, wzięliśmy się taki za ręce, pomodliliśmy. Taki słodki odcinek, no. Ja myślałem, że będzie taki artystyczny pazur, tu projektantka mody, tu raper, jakaś bohemia artystyczna, wiesz. No, nie, ale na co dzień nie jest aż taki dalej. Takie aniołki, aniołkowe pachole, blond pukle, normalnie. Tak. Zwariuję w tym odcinku. Dokładnie. Nie, no, motyw po prostu uwielbienia jest super ważny, nie? Bo potem wprowadzamy ten motyw uwielbienia, czy całą tą moją taką kulturę, w której ja osobiście wyrosłem, potem wnosiłem ją ze sobą faktycznie w ten młodzieńczy bunt, więc to był taki bunt, w który ja jednak wchodziłem z Bogiem i to było takie bardzo dziwne. Super. I potem z tego narodziły się takie różne ciekawe jakieś rzeczy, więc tak w bardzo dużym skrócie, no to tak to wyglądało. Mhm. Oboje często tak mówicie i powtarzacie, że dużo zawdzięczacie swoim rodzicom, też takiej formacji duchowej, nie tylko tego, tak. że nie tylko zasłonę czy to, że w was wierzyli, ale też takiej duchowej formacji. Ty też, Sara, taka byłaś uduchowiona dziewczynka? Nie, znaczy nie, moja historia nie jest taka ja pytanie, młodziutka. Wiesz, jestem pastorem, to zadam takie pytanie z tezą. I ty też, Sara, też na pewno tak, zawsze byłaś taka taką super. No tak, dziewczynką. Tak. U mnie też wszystko dobrze. Będą to oglądały moje dzieci. I nie, inne dzieci. U nas było tak, że ja się wychowałam na wsi. Myślę, że to też jest taka spora różnica między Warszawą a na przykład wsią. Że jest nawet inaczej w kościołach się funkcjonuje. Więc my byliśmy w bardzo takiej, bym powiedziała, w takim tradycyjnym środowisku, nie? Że katolickim, tradycyjnym, bardzo dużo reguł i zasad. I moi rodzice zawsze byli ambitni i starali się w życiu wszystko robić jak najlepiej potrafią. Więc jak w tamtym okresie wierzyli, że najlepszy sposób na życie to jest przestrzegać wszystkich reguł, zasad i spełniać je jak najlepiej, no to tak też nas cisnęli w tym, że jak wyjeżdżali i była niedziela, to dzwonili do proboszcza, czy dzieci były w kościele, więc jakby mieliśmy tam mocno, naprawdę mocno grubo. Mocno piłowane.
No i byliśmy zawsze zaangażowani, w sensie mama prowadziła scholę, potem moja siostra ją prowadziła i na taczce wiozła pianino do kościoła i organizowała w wieku 13 lat obóz dla małych dzieci. Wow. Ja potem też próbowałam tą scholę prowadzić, ale nie miałam aż tyle zawzięcia jak one. Więc jakby było to zaangażowanie, ale ta forma była taka dosyć demotywująca, bo nie każdy... Bo schola to tak wyjaśnimy, taki parafialny chór. Tak, chórek, no chórek taki powiedzmy parafialny i moja siostra próbowała rzeczywiście jakieś nowe rzeczy tam wprowadzać, na przykład keyboard Yamahy i nagrywała sobie, tam był Rec, nagrywała sobie podkładziki i potem grała z nimi, żeby coś tam się działo więcej. No i tam były dyskusje z panią organistką. Czy to grzech? Czy to grzech, czy co? Więc no, jak masz taką kontrę potem, no, czy nie za wesoło na tej mszy albo coś, no to jest to trudne, jak taka młoda osoba ładuje tyle energii, ciągnie te dzieci na te spotkania, wiezie na taczce muzyczny sprzęt i tak dalej. Potem ktoś mówi, że było za wesoło, wiesz, albo możecie to proszę ściszyć, to jest dom pański. Więc no tak, wiecie, to... Więc jakby była zawsze taka chęć zaangażowania się w to, ale nie za bardzo to się tak siadało, nie? Do końca. No i potem pierwszą osobą, która się w ogóle w moim domu nawróciła w takim sensie, że doświadczyła żywego Boga, to rzeczywiście była moja siostra, która chyba ma taką najbardziej, nie wiem, czy burzliwą przeszłość. Przepraszam, Rafa, w sensie sama to ocenisz. Może moja jest ale bardziej... Pozdrawiamy, jak się sama nie? Ale pozdrawiamy. No i Rafaela. Pozdrawiamy Rafaela. To wyjątkowa osoba. Serdecznie. To ma imieniny razem ze mną. Tak? 29 września. Ale Michał i Rafał, tak? Tak. To samo. I jeszcze Gabriel. Aha. Rzeczywiście, on ma chwilę po swoich urodzinach i się zawsze obraża, że w imieniny już nikt jej nie składa życzeń. A, widzisz. No, więc... Serdeczne życzenia. Pozdrawiam. No. Za ten wrzesień zapomniany. No. Więc zawsze było tak, że szukaliśmy, jakieś były rekolekcje z ojcem Baszaborą w Słupsku, coś tam, moi rodzice zaczęli na to jeździć, tam ludzie padali, więc jakby coś zaczęło się takiego dziać, zawsze szukaliśmy. Ja w tym momencie tam czasami wpadałam, ale bardziej byłam w takim życiu młodzieżowym, wtedy w sensie imprezki, jak moi rodzice co 2 tygodnie wyjeżdżali na studia, to nasz dom był bardzo żywy i aktywny w tym czasie. Jednak była jakaś taka artystyczna bohemia. Nie, no u mnie tak, się bez żadnej krępacji wykorzystywałam przestrzeń domu, jak rodziców nie było. Na początku się nie skumali, ale potem się skumali, jak na przykład była bitwa na jajka w kuchni i nie dosprzątaliśmy tego. Albo basen, w którym prawie nie było wody, a jednak pozostałe ślady po kąpieli, więc jakby, wiesz, no tam się działo troszkę. No i potem tak były poszukiwania, w sensie duchowe też w międzyczasie, mojej siostry. Ja jak poszłam na matwis, to nie poszukiwałam żadnych duchowych rzeczy już. No i potem jak wyjechałam do Szczecina, to tam miałam takie doświadczenie osobiste, bym powiedziała. O. I to się połączyło u mnie... W liceum, tak? Do liceum pojechałaś, tak, do Szczecina. Tak, do Szczecina. I jakby to nie, jakby w ogóle ja nie dzielę, że imprezowanie jest złe, whatever. Jakby bardzo lubię świętować, ale chodzi o to, że... jak wyjechałam, to połączyło się u mnie coś takiego, że ta motywacja do życia i do działania z tym, że doświadczyłam osobistej relacji z Bogiem, więc bardziej jakby poczułam w ogóle, o co chodzi z tym wątkiem Boga, a wiadomo, po latach się osadziło, że Bóg i to, że lubię świętować i lubię ludzi i tak dalej, się nie wyklucza. Może na początku w takiej skrajności to się trochę wykluczyło, bo u mnie było o tyle trudno, że się nawróciłam, mimo że doświadczyłam żywego Boga, to w bardzo takim religijnym środowisku. Ale zapomniałam, jakie było twoje pytanie i zabrnęłam swoje. Pytanie w ogóle było a propos sztuki, nie? O wasze garażowe historie, a przeszliśmy z garażowych historii na duchowe historie, na wasze takie właśnie wychowanie i pierwsze duchowe doświadczenia. A, no dobra, to czy ja nie będę brnęła w to liceum i swoje te, tylko to było tak, że moja siostra poznała Boga i potem ja i potem już poszło lawiną. Moi rodzice i mój brat, więc u nas też wszyscy poszli. I rzeczywiście gdzieś tam moja siostra ma męża, no ja mam męża i mój brat ma teraz narzeczoną i wszyscy znają Jezusa. U Kacpra cała rodzina też zna Jezusa i gdzieś dziadkowie też znają Boga i u mnie, może nie, jeżeli chodzi o moją rodzinę, nie było takiej
żywej wiary, charyzmatycznej, ale na przykład w przypadku dziadków... Ale teraz jest. Była taka... No tyle, ile potrafią. O, jest, się dzieje. Wśród moich dziadków? Nie, mówię o rodzinie. W sensie a ja mówię o dziadkach. Aha, myślę, że dobra, dobra. Jakby nie jest jakieś ekstrawertyczne, ale jest czyste serce. No, w sensie, modliłam się już z dziadkiem, nie? O stopę. O nogi, żeby się wyrównały. Tak. I wyrównały mu się nogi. I on w to poszedł. Nie było w tym jakiegoś szakarawa i coś tam, ale ma takie otwarte serca i rzeczywiście, i mamy filmik, nie? I rzeczywiście jakby przyjął to i się tym cieszył, nie? To jest takie zderzenie różnych duchowych światów. Nie, no tak. Więc... Tak, w ogóle miszmasz. I kościelnych, ale znowu ta sama duchowość i ta sama wrażliwość, nie? Tak. Tak. No to potem jeszcze garażowa... No mów. Jeśli Sara powiedziała też właśnie o swoim backgroundzie duchowym, to ja może powiem dosłownie szybko o swoim, żeby jakoś to było bardziej uporządkowane. No to u mnie z kolei to wyglądało tak, że... Doznań, a my wszystko tak porządkujemy. No wiem, no ale to może tylko powiem, żeby po prostu potem nie... Tak Matwis wychodzi, tylko skacz. No właśnie, że z kolei u mnie to Twój wyglądało... Matwis z niego wychodzi. No. Z kolei u mnie to wyglądało tak, że też cała moja rodzina, no to w zasadzie środowisko katolickie i też dużo ludzi, z którymi byliśmy we wspólnocie, jak byłem mały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było to wszystko takie środowisko, wszystkie te osoby to byli tacy ludzie, którzy byli kiedyś w oazach, Ruch Światło Życie i tak dalej. I w zasadzie... O ile było to takie środowisko, które określało się jako katolickie, to w praktyce byli to ludzie, którzy jeździli non-stop na konferencje do Niemiec, do po prostu protestanckich i też bezdenominacyjnych kościołów, bo wydaje mi się, że to już też jakiś czas temu w ogóle ten ruch też się zaczął. I byli to ludzie, którzy karmili się całkowicie od protestantów, a po prostu potem wracali i próbowali ładować też to objawienie i takie to swoje powołanie w lokalnych parafiach. Natomiast ja byłem już takim drugim pokoleniem, które to wszystko tak oglądało po prostu tych starszych, jakby to starsze pokolenie. I ja już nie miałem takiej tożsamości na przykład bardzo katolickiej, bo nigdy nie byłem w jakiejś wspólnocie z księdzem, czy mam wszystkie sakramenty jakby zaliczone. Natomiast ja wychowałem się w zasadzie w takim środowisku, no można powiedzieć bezdenominacyjnym. I to jest taka różnica właśnie z Sarą. No i też dlatego myślę, tak się wkręciłem w uwielbienie, no bo to jest takie charyzmatyczne środowisko, w którym po prostu uwielbienie muzyką jest też bardzo ważne, nie? Więc jakoś tak Sara uwalniała się do swojej wrażliwości, można powiedzieć, z biegiem czasu i musiałaś też to sama wywalczyć, można powiedzieć, to w jakim miejscu jesteś też teraz. A ja miałem to bardziej podane... No nie na tacy, ale miałem to bardziej podane przez starsze matki. Pokolenie, tak? No wyssane z mlekiem matki, dokładnie. Więc takie różne drogi, no i w pewnym momencie to się spotkało i skumulowało się, nie? Fajnie. Więc tak to wygląda. No i z tej kumulacji też wyrósł Stipt w jakiejś mierze, no bo to cały czas pytam was o waszą artystyczną drogę. Bo z jednej strony pojawiają się te takie etykietki, coś protestanckie, coś katolickie, a z drugiej strony nie wiem, czy zauważyliście, my się znamy nie jakieś długie lata, ale myślę, że ja was kilka miesięcy na pewno i tam słuchałem waszych podcastów, waszej twórczości. Nigdy wam nie zadałem pytanie, czy wy jesteście protestantami, czy katolikami i nie zadam. W ogóle mnie to nie obchodzi. więc z rozmysłem w ogóle nie chcę go zadawać. Natomiast słuchałem waszego takiego podcastu stiptowego, gdzie rozmawialiście o ekumenizmie i tam właśnie nie było twarzy, więc ja nie rozpoznałem, kto mówi, bo tam padają deklaracje. Ja jestem w katolickiej wspólnocie, ja protestanckiej, ja w takiej, ja owakiej, ale ponieważ nie było twarzy, więc nawet nie mam pojęcia, co ty mówiłeś, a co mówili twoi koledzy z formacji. Ale właśnie jak to jest potem, jak zaistniał Stipt i jak to jest być w takiej formacji, która też jest takim miszmaszem różnych światów. Tam też jest zderzenie jak w akceleratorze z cząstek chyba atomowych, nie? Tak, dokładnie. Opowiedzcie Stipt, jak to powstało i jak się dzieje. Było tak, że my po ślubie jeszcze byliśmy przez chwilę razem w domu modlitwy, czyli jakby w ogóle od poznania uwielbienie nas łączyło, więc naszym takim elementem łączącym nas dwoje jest uwielbienie. I potem po ślubie
Ja zderzyłam się z Kacprem, bo on miał masę pomysłów i wypowiadał je swobodnie na głos, a ja mam takie myślenie zadaniowe i mnie tata nauczył, że jak coś chcę, to to robię. Jak wypowiadam na głos plan, to się go realizuje. A Kacper pomysłów na wypowiadał... tata, którego jeszcze nie pozdrawialiśmy. Tak. Tata Władek. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo gorące pozdrowienia. Już mamy komplet rodziców pozdrowionych, tak? No. Tak, więc no... Mamy Agnieszkę, tatę Grzegorza też pozdrawialiśmy. Tak, się tak. Dobrze. Brata, siostry, moje siostry. No i to była taka eksplozja w moim mózgu, bo on mówił tyle pomysłów i ja cały czas próbowałam wymyślić, jak my je zrealizujemy. W pewnym momencie stało się to niemożliwe. Jakby nie wiedziałam w ogóle, co z tym zrobić. No i pamiętam, że przyjechałam. A ja bardzo późno sobie uświadomiłem, że tak to w ogóle działa u Sary. Tak, tak, bo więc ja to było to po jakichś już pewnie latach opowiadania wszystkich swoich pomysłów na zasadzie rzucam to w eter i jeśli coś się, że tak powiem, przyklei, złapiemy jakiś flow, no to wtedy można o tym pogadać. A Sara każdy z tych pomysłów łapała, że dobra, musimy... mówi na serio. Robimy ten projekt i teraz ona musi po prostu go ogarnąć i jakoś zrobić. Połowa. I trochę nam to zajęło, żeby to rozkminić. Pierwsze miesiące w małżeństwie, no jakby z tego przerażenia tak naprawdę, że nie wiedziałam, co z tym zrobić. Poprosiliśmy o pomoc moją siostrę, jak nas odwiedziła. I ona wyjęła Rafaela, flipcharty i zaczęła rozpisywać nasze, bo ona jest mózgiem ogarniającym, nasze pomysły, nasze potrzeby, nasze plany, nasze marzenia, do kogo chcemy dotrzeć, co chcemy tworzyć, jak to ma wyglądać, jaka jest wizja. I tak została rozpisana tak naprawdę wizja Stipt. W tym tego samego wieczoru wymyślaliśmy nazwę i w końcu właśnie wymyśliliśmy, że nasączone, co po angielsku znaczy Stipt, bo chcieliśmy robić różnego rodzaju sztukę i robić na nią przestrzeń. I żeby ona była właśnie też w nietypowych brzmieniach i jakby wizualnych odsłonach, ale jakby powstawać w Bożej obecności, to będzie uwielbienie. Więc jakby stąd nazwa i to wszystko powstało jednego wieczoru. Tego samego wieczoru założyliśmy kanał na fejsie, na YouTubie i jakby po prostu zrobiliśmy super proste logo i tak jakby zrobiliśmy sobie przestrzeń na to, co przyjdzie. No nie? Jeszcze nie było żadnych produktów, tylko zrobiliśmy sobie na to miejsce. I potem kolejne jakby rzeczy, które zaczęły tam wychodzić, to było to, co się w nas kumulowało, nie? Ale były też osoby, z którymi zaczynaliśmy. To była Estera Maciek, z którymi właśnie się poznaliśmy przez uwielbienie i z którymi mieliśmy mega flow, jak uwielbialiśmy Boga, że pojawiała się taka frajda, że tam Maciek na tej perkusji tam błyszczał oczko, tu coś tam sambę zrobił z jakiegoś smęta, że pojawił się wow, ktoś ma fan na tym uwielbieniu, chcemy coś tworzyć i tak naprawdę to z nimi wszystko takie muzyczne się zaczęło. Mhm, no dokładnie. I we czwórkę zaczęliśmy też właśnie dużo rozmawiać o tym, co byśmy chcieli zrobić i jak też wykorzystywać swoją kreatywność trochę w uwielbieniu, bo to nas właśnie połączyło, że tak jak Sara mówiła, próbowaliśmy jakichś nowych smaczków muzycznych podczas takich dwugodzinnych setów uwielbienia. Więc to jest bardzo, bardzo długo jak na uwielbienie. No i jeszcze wyobraź sobie, że masz takie coś na przykład kilka razy w tygodniu, bo na tym polega też na przykład twoja posługa w takim miejscu. Albo więc ta kreatywność była bardzo, bardzo cenna, nie? I to nas tak dawało nam dużo radości. Jak były sobotnie uwielbienia, to Kacper potrafił być w sali modlitwy po 8 godzin i grać po prostu, nie? Nawet kiedyś był 24 z przerwami na drzemki. Tak, miałem taki challenge sobie zrobiłem, że będę przez całą tą górę modlitwy tak zwaną, czyli cały dzień. I wtedy musisz wymyślić coś nowego, żeby to przeżyć. Do modlitwy 24, jak nic. Tak, tak. Tak, no dokładnie. Także po prostu ta kreatywność, takie poszukiwanie czegoś, tych ciągłych nowych rzeczy, nie? I muzycznych, a gdzieś tam jeśli chodzi o objawienie, no to zawsze to płynęło ze słowa, no to staraliśmy się tego szukać. I właśnie tak jak Sara powiedziała, wierzymy, że jeżeli włożysz Ewangelię, czy po prostu przekaz Biblii w dowolną formę sztuki, na przykład dzisiejszą, wierzymy, że ona staje się formą uwielbienia, nie? Więc ale jakby tego też doświadczaliśmy. Ale też pytałeś o tych ludzi, nie? Że to jest mieszanka. Dla nas w ogóle nigdy nie było pytania, jak sobie teraz myślę, czy my chcemy robić na przykład coś ekumenicznie, czy nie? Czy chcemy iść w jakiejś jednej denominacji? W ogóle nie było pytania, bo dla nas to jest naturalne, że żyjemy w takim, nazwijmy to, mieszanym środowisku i trudniej nam nawet jest się odnaleźć w jakimś środowisku, nazwijmy to, jednej kategorii, więc... I żyjemy w takim pokoleniu też.
tak, gdzie jakby to schodzi trochę na drugi plan i no nie, nigdy nie zadawaliśmy sobie pytania, w sensie czy w ogóle jakby, czy tak chcemy, po prostu to się działo i to było naturalne, że my w ogóle na przykład do zespołu muzycznego nie szukaliśmy żadnej z osób, jakby ja mam wrażenie, a jest nas aż 9 osób, że Bóg nas wyposażył, w sensie połączył i jakby nie mówię, że jesteśmy idealnym połączeniem i nikt nie może odejść ani dojść, w ogóle nie mam tego na myśli, ale dochodziły kolejne osoby dokładnie w te miejsca, wiesz, że nie doszło dwóch pianistów, nie, na przykład, albo dwóch perkusistów i trzeba było wybrać, tylko był perkusista, była Estera, potem się pojawił chyba Daniel z klawiszami, potem się pojawił Machaj z gitarą, nie, wcześniej jeszcze był Ardan na basie, na końcu dołączył Bogusz z syntezatorami i samplami. I to też jakby był w tym taki timing, że na przykład sample i syntezatory, czyli nazwijmy to nowoczesne brzmienia, się pojawiły, jak my już byliśmy trochę bardziej open-minded, nie? Że wiesz, jakby, że mogą być jakieś świeże brzmienia w uwielbieniu, a nie tylko akustyk, nie? Więc jakby to się gdzieś tam tak składało i rzeczywiście, ale każda też z tych osób, która przychodziła, miała otwarte serce, w sensie otwarte serce brzmi tak monumentalnie, ale że dla wszystkich nas chęci to jest w sensie normalne i czerpiemy z tego, nie? Że jesteśmy z różnych miejsc i wydaje mi się, że no są jakieś wyzwania, ale z drugiej strony każdy ma jakieś poczucie naturalności w tym, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, ja bym od razu jeszcze powiedział, że kiedy żyjesz z takim naciskiem na uwielbienie, kiedy to jest jakaś taka twoja działka w kościele, no można tak powiedzieć, to jest zupełnie... To trochę się śmieję, nie? Że to jest zupełnie inny świat niż na przykład, kiedy twoją dziedziną jest uczniostwo. Ja na chwilę tak zelżę, ale powiedziałeś, Kacper, że masz jakąś obciachową historię. Najbardziej obciachowa historia na scenie. Dobra, najbardziej obciachowa historia na scenie na szczęście nie jest bardzo zła, ale jest obciachowa, bo prowadziliśmy uwielbienie dla młodzieży na takim obozie. I było tam bardzo, bardzo gorąco, to były wakacje, więc ja prowadząc uwielbienie nagle poczułem, że wreszcie jakiś wiaterek się zrobił, że jest jakiś ruch powietrza i to było naprawdę, tam było strasznie duszno w namiocie, w którym było uwielbienie i tak patrzę, rozglądam się dookoła i patrzę, że po prostu, no niesamowite, że w ogóle nagle jakiś wiatr przyszedł do tego namiotu i zacząłem im mówić ludziom, że zobaczcie, Bóg w ogóle zesłał wiatr dla nas, żebyśmy mogli dalej się modlić i że to jakieś było takie super inspirujące, że po prostu pojawił się wiatr i że to na pewno Duch Święty zrobił to tak, żebyśmy po prostu, żeby nam było łatwiej się modlić, że zadziałał w taki fizyczny sposób. Po czym gramy uwielbienie. Ja mam zazwyczaj przez większość uwielbienia zamknięte oczy. Przynajmniej wtedy miałem. Teraz już się staram bardziej reagować po tej sytuacji właśnie na otoczenie. No i kończy się uwielbienie. Otwieram oczy. A patrzę, a tam ktoś mi podstawił taki wiatrak pode mnie. I ten wiatrak zaczął we mnie po prostu wietrzyć. A ja nawet nie otworzyłem oczu i stwierdziłem, że to po prostu Bóg zesłał jakiś wiatr i coś tam. I byłem o tym bardzo, bardzo przekonany. A wszyscy to widzieli, jak ja to mówiłem i mając podstawiony ten wiatrak już przede mną. Więc jakoś może nie zniechęciło mnie to do takich proroczych rzeczy, ale sprawiło, że mam otwarte oczy podczas uwielbienia, żeby się nie wkopać potem w jakieś takie rzeczy. No, takie coś. Sara, ty masz jakąś taką historię? Mistrzowie obciachu? Na pewno jakieś są. Taki z cyklu, Mistrzowie obciachu. Mistrzowie obciachu. Nie pamiętam żadnej twojej takiej historii. Ja też nie. Ty chyba wszystko wiesz, z klasą. No, nie? Musisz mieć chwilę, może mi się przypomni, to się wtrącę. Ja mam podobną, to wtedy możesz się zastanowić przez chwilę, jak nie, to pobiegniemy dalej. Ale to jest swoją. Tak, poszedłem raz do parku i też tak mi było smutno i takie poczucie krzywdy, to było krótko po takim
moim nawróceniu, byłem nastolatkiem, tak poszedłem się wypłakać Panu Bogu i wyżalić do parku, usiadłem na ławce, ale nie tak jak się siedzi na ławce, tak jak teraz my na krześle, tylko usiadłem sobie na oparciu, a nogi miałem na siedzisku tej ławeczki, tak miałem ręce schowane w twarzy i tak po prostu, i nagle takie światło przebija mi się, a to park, taki typowy park, tylko z takimi alejkami parkowymi, i takie światło mi się przebija przez ręce, takie naprawdę i mówię, jeny, cud. No. Ale z taką nieśmiałością otwieram te oczy, otwieram, a tam radiowóz w ten park wjechał i policjant, usiądź na tej ławce normalnie. No dokładnie. To rzeczywiście podobna trauma. Reflektorami zaświecił mi, wiesz, przez ręce przebijało światło. Panie. Amen, amen. Ja pamiętam tylko... To nie bezpośrednio moja, ale jak po chwilę po Poznaniu siebie nawzajem pojechaliśmy na taki obóz, prowadziliśmy tam uwielbienie i z nami była Kacpra siostra i mój brat. Tak. I mój brat Tobiasz grał na perkusji i tam był taki hardkorowy grafik, że mieliśmy uwielbienie w kaplicy prowadzić już chyba o 7:00, potem spotkania zespołu trwały do 23:00-24:00, więc jakby no tam było non-stop i my gramy, to już, to było chyba wieczorne czy poranne? Chyba wieczorne pamiętam. Uwielbienie i naraz tak perkusja zwalnia i w pewnym momencie już nie ma perkusji, nie? I my patrzymy do tyłu, a to wiesz... Zasnął za perkusją w trakcie grania. Był tak zmęczony, że on płynął. Tak. Tyle grania, no że aż sobie się zdrzemnął. No, to no. Jest to, wiesz. Wiecie co, chciałem was spytać o... o sztukę. Kiedyś, kiedy tutaj gościem w tym podcaście była psychoterapeutka, mówi, że ona nie lubi takiego rozróżnienia na psychoterapia chrześcijańska i niechrześcijańska. Jest po prostu psychoterapia, jest pomoc. Mm-hmm. Budownictwo, jak budujemy domy, no to też... Chrześcijańskie. Albo się zawali, albo się nie zawali. Nie? To nie jest tak, że dla chrześcijan są inne normy obciążeń. No nie? Właśnie. I sztuka. Nie? Niektórzy mówią, że uprawiają chrześcijańską sztukę, a niektórzy mówią, że sztuka jest albo dobra, albo słaba, nie? A nie ma jakichś takich przymiotników. Co wy myślicie? Bo nie pytałem was o to przed, więc tak pytam. Mhm. Ciekawy jestem waszej opinii. Ja na przykład widzę u siebie dwa działania takie, jeżeli chodzi o sztukę. Jedno jest bardziej dla kościoła, tak to sobie nazwijmy, w stylu uwielbienie, które piszemy. No jest trochę zamkniętą formą, bo mówi też stricte o Bogu w taki sposób, takim slangiem chrześcijańskim jednak, nie? Że stajemy przed Twym tronem, to nie jest neutralny język na przykład. Więc to jest taka, myślę, że to trochę wpada w sztukę chrześcijańską, bo jest mocno pisany językiem danej subkultury. Ale no, nas na przykład jara, żeby to robić tak, żeby i tak było przystępne dla ludzi spoza kościoła, nie? Na przykład jak w Stipcie tworzymy muzykę, to staramy się pisać te piosenki takimi słowami, w takim stylu, żeby to było aktualne i zrozumiałe. Ale na przykład w modzie, jak teraz robiłam kolekcję, w której mówiłam o Jezusie i dekonstruowałam kulturę poprawności religijnej, to robiłam to w takiej formie, że było to jest po prostu sztuką. W sensie to nie jest sztuka chrześcijańska. Ja mówię w niej o Jezusie, ale to jest po prostu, przynajmniej dla mnie, wchodzenie w dialog i jakby mówię, nie jakby, tylko mówienie, tak jak inni się wypowiadają o tym, o czym chcę powiedzieć przez tą kolekcję. Więc ja widzę u siebie przynajmniej dwa takie nurty bezpośrednio wchodzenia w kulturę, a drugie to właśnie to, w sensie pierwsze, które mówiłam, to trochę bardziej przez ten język do chrześcijan. Tak, wydaje mi się, że no oczywiście jest coś takiego jak sztuka chrześcijańska i niechrześcijańska, jeśli chcemy patrzeć na takie dwa bieguny, w sensie w taki binarny sposób, bo są różne rodzaje sztuki i sztuka chrześcijańska jest jednym z wielu rodzajów sztuki, ze względu na to, jaka jest forma, czym jest inspirowana ta sztuka, jest dużo różnych podziałów. No ale my chrześcijanie patrzymy na wiele rzeczy, chrześcijańskie, niechrześcijańskie. Wydaje mi się, że taki podział, o który ty być może pytasz, bo jest coś takiego widoczne też w kulturze, która nas otacza i też to, o czym ty, Sara, mówisz, wydaje mi się, że to jest bardziej sztuka kościelna i niekościelna. Aha. Bo to, że Sara mówi o Jezusie, w sensie to nie mówię tam nic jakby odkrywczego, nie? Tylko my to też wszyscy wiemy, że kiedy mówisz o Jezusie nawet w sposób
inaczej, że to, że ta sztuka mówi o Jezusie, o twoim życiu, jest autentyczna i mówi o twoim życiu, w którym Bóg na przykład jest obecny, nie sprawia jeszcze, że to jest zaszufladkowana sztuka, na którą na przykład ludzie są jakby do niej niechętni. Tylko moment, w którym ta sztuka zaczyna być taka szufladkowana, że staje się czymś kościelnym, to jest właśnie, kiedy ona jest kościelna. Samo mówienie o Jezusie nie sprawia, że ludzie zaczynają się czuć wykluczeni, że nie przyjdą na twoją wystawę, ponieważ no, to już jest coś religijnego. Tylko ta nomenklatura, ten styl kościelny, właśnie ten slang kościelny, który jest takim miksem gdzieś tam biblijno, tradycyjno, też tradycyjno, jakby takim ludowym polskim, wiecie, jakby takie... charyzmatyczny. I jeszcze do... tak, jakby to jest taka mieszanka bardziej kościelna, która sprawia, że to staje się tak zwaną sztuką chrześcijańską. Więc ja raczej bym proponował takie odróżnienie, no, nie tak. Chrześcijańskie, nie chrześcijańskie, tylko kościelne, nie kościelne. No. Bo ja bym chciał was spytać o ten opór, wrócić waszej opowieści. Trochę na początku wspomniałaś o pani organistce, co tak stopowała zapędy na syntezatorku waszej scholi, żeby tam i tu nie podbić. Mi się podobała ta opowieść, bo moja babcia jest takiej, moja świętej pamięci babcia, była w takiej parafii, że tam od dzieciństwa pamiętam, ale teraz nawet jak jakieś takie rodzinne spotkania i zdarzało mi się tam trafić, to tam organista ma taką estetykę disco polo i takich bitów syntezatora zawsze, to, ale tak. Te tradycyjne pieśni z takim podkładem, one są świetne i wszystko jest takie, no, jak Uzenka Martyniuka, no ciekawe, bardzo ciekawe estetyczne wrażenie, ale ten organista nie natrafił na tę organistkę, o której ty wspominałaś, która mówi, nie wypada. Nikt go nie zatrzymał, że to jest jakiś dysonans. Natomiast właśnie, czy się spotykacie? Bo jest coś takiego, że jednak, i to myślę, że od 20-30 lat, na przykład też w takiej socjologicznej refleksji, że jednak kościoły, zwłaszcza te takie czy ewangeliczne, czy katolickie, ale właśnie z takim doświadczeniem charyzmatycznym, że jednak to środowisko jest postrzegane jako takie bardzo akulturowe, że się zatrzymuje, no tak. Że po co będziesz malować, albo jak malujesz, to dla Pana maluj i w ogóle. I nagle, wiecie, to wczoraj wieczorem miałem rozmowę ze znajomą, która mówi, Michał, mam wrażenie, że jestem na bieżąco w takim zwykłym kulturowym rozumieniu świata. Kiedy, do tyłu, będąc ileś lat w tym środowisku, nie? Że czytałam książki, tak. Chodziłam na wernisaże, interesowałam się nowymi trendami i nagle zanurzona w to środowisko, ona mówiła o swoim doświadczeniu w swoim środowisku, gdzieś nadal twórcy tworzą, dzieją się wernisaże, dzieją się wystawy, a ja jakbym była w środowisku, które neguje istnienie tego obszaru, nie? I teraz jak to wygląda z waszej strony? Z jednej strony, czy czuliście takie, że jesteście zatrzymywani, że może chrześcijanie nie powinni być artystami? Już nie chcę tego oceniać w ogóle, to wy ocencie, bo jak ja zacznę oceniać, to użyję brzydkich słów. Nie? A z drugiej, skąd to się bierze i czemu tak jest? Opowiedzcie swoją historię i co o tym myślicie. Mi się w ogóle, nie przyszła mi taka myśl, nie myślałam o tym wcześniej, że czasami właśnie Kościół się oddziela od różnych dziedzin, które są dla niego niewygodne i tak, przyszła mi taka myśl, że możliwe, że gdyby Kościołowi niepotrzebne były pieniądze, to na przykład oddzielałby się od biznesu, że to jest takie nieboże, bo to mamona i coś tam, że łatwo to zakategoryzować, że tam jest coś nie tak, bo na przykład trzeba negocjować, trzeba twardo coś powiedzieć, trzeba coś załatwić i można znaleźć dużo jakichś cytatów na to, że biznes to nie jest taka Boża rzecz, ale jednak potrzebne są finanse, jeżeli Kościół ma się rozwijać. I jeżeli chodzi o sztukę, to wydaje mi się, że w wielu miejscach chrześcijanie uwierzyli w to podświadomie, że sztuka im nie jest potrzebna, tylko że na ten moment nie mają dostępu do młodych ludzi i nie są w stanie nawet się ich języka nauczyć, więc
może w tamtym momencie, jak jakby przestali dawać na to przestrzeń, w ogóle jakby się rozciągać, żeby to rozumieć, to wydawało się, żeby to jest niepotrzebne, a teraz nie ma połączenia, tak jakby powstały dwa abstrakcyjnie różne światy, nie? Więc no właśnie, to nie? Czy czasami nie jest nam ciężko godzić naszą wiarę z taką silną artystyczną ekspresją, bo jednak ona pobudza nasze emocje, no, nie? No. Ja tak patrzę po sobie, nie? Jeżeli czytam powieści, nie myślę o książkach takich, wiecie, instruktażach czy jakichś teologicznych rozkminach, ale jeżeli czytam powieść taką, że wieczorem idę spać i mówię, Iza, no po prostu się naczytałem wieczorem i całą noc nie mogłem spać, bo myślałem o tym wszystkim, bo to we mnie buzowało, no to nie są chrześcijańskie powieści. Tak. Mam wrażenie, że chrześcijańskie filmy, to już spuśćmy zasłonę milczenia z litości, ale czasami też powieści, inne tylko rzeczy, one nie są tak płaskie, że nie ma tego takiego efektu, czasami no nie chcę, płaskie albo naiwne, że nie ma takiego efektu, że nie wiem, patrzę na obraz i mówię, no szlak, wow, nie? No. To daje mi do myślenia, chodzę z tym, przeżywam. No, ja miałam problem na przykład, jak pracowałam nad swoją kolekcją dyplomową, że nie miałam żadnego odniesienia w kolekcji modowej, artystycznej, która mówiłaby o Bogu. Nie mówię o koszulkach z owieczką i tam Pan jest moim pasterzem, czy coś takiego. Jesus Inside. Nazwijmy to modą uliczną bardzo ambitnie, a mówimy o modzie artystycznej. No to nie znalazłam żadnego odniesienia i bardzo ciężko było znaleźć w ogóle taką aktualną sztukę, która mówi o Bogu dzisiejszym językiem. No więc miałam bardzo ograniczony research tych jakichś tam odnośników, nie? Że gdzieś Ola Tubielewicz, którą polecam zaobserwować, rzeczywiście tłumaczy na dzisiejszy język i sztukę Ewangelię, ale gdzieś odnosiłam się nawet do starszych rzeczy typu La Chapelle i fotografie właśnie Ostatniej Wieczerzy, które były modowe według mnie, ale takich aktualnych twórców, no to była po prostu taka bieda, naprawdę. Nie było prawie odniesień i do teraz nie poznałam, no na pewno nie w Polsce, osoby, która by robiła na przykład artystyczną modę. Projektant, którego kojarzę, to jest Jerry Lorenzo, ma markę Fear of God i on jest topowym projektantem. I to jest koleś, który teraz w zasadzie i teraz on współpracuje z Nike'em, z Adidasem, w Kalifornii mają swoją siedzibę. I tam mi się marzy staż i zobaczyć, jak człowiek, który rzeczywiście działa w aktualnej modzie, jest top, jak on jakby kmini sobie tego Boga w tym, jak on to osadza, bo on na przykład zrobił kolabo z Adidasem i normalnie w oficjalnym klipie reklamowym tłumaczył wizję, że trzy paski, tłumaczył na Trójcę Świętą, co to znaczy i tak dalej. I tak jakby zrobił taki wjazd po prostu, że logo Adidasa symbolizuje Trójcę Świętą i jakby w ogóle zrobił to totalnie po swojemu. To przeszło w ogóle w kampaniach i oni w ogóle go nie ocenzurowali ani nic, bo jest i to po było prostu tak, ale taką personą. Ale on jest tak topowy, jego rzeczy są po prostu topowe, że on jest realną konkurencją. On nie jest jakimś osobnikiem z innej planety, tylko on jest częścią świata mody. A często chrześcijańska sztuka jest na tak niskim poziomie, że tworzymy dla niej osobną kategorię, bo jest cenna przez to, że jest głęboka. Tak. To jest... No, jeśli chodzi w ogóle na to świecie... Jak ubiorę na podcast u was bluza Adidasa, to będzie taka... Taka uduchowiona bluza. Tylko wiesz, to musi być taka droga. Kilka tysięcy. No. Ogólnie... Ja ubiorę taką tanią, ale już tylko tak zapowiem, proszę, że tak jak tu leci jeden odcinek, to na kanale Stipt leci drugi odcinek w drugą stronę. Tak samo, tylko odwrotnie. Więc tam też wyszukajcie. Tam tak zrobiliśmy Krosa. Dokładnie. No ja, jeśli mogę takie kilka takich rozkmin jeszcze rzucić, bo rzeczywiście Sara ma większy, że tak powiem, związek ze sztukami pięknymi, czyli wizualnymi. Nie wiem, no tam też jest oczywiście taniec, nie wiem, teatr i inne jakieś takie formy sztuki, ale w ogóle też w świecie funkcjonuje takie rozróżnienie, że jest na przykład music and arts, czyli muzyka i sztuki piękne. I tak jak mówiłeś właśnie o kościele, że to, co jest przydatne w kościele, no to rozumiemy, bo mamy to na co dzień. I na przykład muzyka jest rozumiana w kościele mniej lub bardziej, ponieważ jest w zasadzie nieodłącznym elementem naszej duchowości, więc nawet dzięki temu to rozumienie muzyki może być dosyć głębokie albo jakieś odczuwanie, ponieważ ona, wszyscy wiemy, że muzyka jest połączona z duchowością.
No, i ale... tak samo postrzegamy tą światową muzykę jako coś związanego z duchowością, co jest super niebezpieczne wtedy. Natomiast jeśli chodzi o, że jakby mamy zrozumienie jakiejś tam głębi tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o sztuki piękne, to tutaj właśnie jest rzeczywiście dużo ciężej, jeśli chodzi o takie zrozumienie i bycie też artystą. No a tak. Ars było na maksa związane z... sztuką sakralną. Tak. Rzeźby, tak. Freski, malowidła, tym... witraże. Tak. To zanim zaistniało w muzeach i w galeriach, najpierw istniało w kościołach. No nie? Tak, ale dokładnie. Ostatnio też dokładnie. Powiedziała historyczka sztuki właśnie, że było w kościołach, bo kościoły miały pieniądze, a nie dlatego, że kościoły były tak... Mi się też wydawało, że kościoły były tak wrażliwe na sztukę, w sensie, że to suportowały i artyści chcieli mówić o Bogu, a to było podobno tak, że tam były pieniądze, więc tam artyści mogli tworzyć, nie? Bo było finansowanie. Więc możliwe, że wcale im się nie chciało tych Maryi malować i rzeźbić tych aniołów, które są bardzo podobne do siebie ogólnie, bo to był taki schemat szkolny podobnych układów Matki Boskiej z Jezusem i tak dalej. No tylko, że jakby to była metoda, żeby mogli w ogóle... zarobić na przykład na malarstwie czy rzeźbie, więc tak trochę pęka to, że kurczę, kiedyś Kościół to... kochał sztukę. No. Bo ja tak myślałam, tak, nie? I tak. Mówię, co się stało, że Kościół przestał ją tak kochać na przykład? No, ja chciałbym... Znaczy w dwa w jednym, nie? Bo to jest rzeczywiście, że wszyscy wielcy artyści byli pod mecenatem Kościoła, ale z drugiej strony Kościół nie miał tej idei, że te pieniądze lepiej przeznaczyć na biednych, tylko jednak chcemy zbudować ten Kościół taki, że on będzie lepszy, że dopiero książę marzył o tym, żeby u niego w pałacu było tak pięknie jak w Kościele. Jak w Kościele. Czyli jednak ta motywacja była, mamy kasę i chcemy zrobić, żeby tu było najpiękniej, nie? Że książę potem przychodził i się świecka sztuka wzorowała na tej sakralnej, ale sakralna... No jednak ten proboszcz decydował o tym, nie? Czy on te pieniądze przeznaczy na biednych, na nowy diligence, czy będzie utrzymywał Michała Anioła, nie? No jakiegoś właśnie. Przysłowiowego. No, ale na przykład Johannes Hartl, który prowadzi dom modlitwy w Augsburgu, on bardzo dużo też o tym mówi i to na maksa porusza moje serce, że Bóg jest piękny i wszystko, co Bóg stworzył, jest piękne. On właśnie ostatnio go słuchał i mówi, czy widziałeś kiedyś brzydki zachód słońca, że na przykład patrzysz na zachód słońca i myślisz, ale słaby na przykład. Nie, no, ja przynajmniej nigdy nie miałam takiej myśli. I że wszystko, co pochodzi od Boga, jest piękne. I oni na przykład, ten dom modlitwy w Augsburgu, który jest teraz, dostali w tym roku German Design Award. I naprawdę projektowała go topowa architekta, pani architekt, wyróżniona na świecie. We współpracy z tym Johannesem też kilka jego pomysłów. No ale jakby masz miejsce, w którym trwa nieustanna modlitwa i ono jest po prostu piękne. I jeszcze zostaje wyróżnione no po prostu w światowej kategorii, a nie w jakiejś na przykład kościelnej, bo piękne, nie? Tylko jest piękne i jest dobre, nie? I oni w ogóle całe konferencje gdzieś tam robili o pięknie i on to podkreśla istotę tego. I wydaje mi się, że to się zaczyna dziać, że w Polsce zaczynamy o tym słyszeć, ale jeżeli chodzi o mnie, to jakby ja cała na to rezonuję, ale mam wrażenie, że jeszcze nie wszędzie jest tego zrozumienie, więc trochę na przykład dla nas we dwójkę to jest coś super oczywistego, że sztuka jest tak istotna, żeby człowiek dobrze funkcjonował i nawet na przykład mój tata raczej już nie jest artystyczną duszą. Mamy znowu pozdrowić? Tak, tata Władziu nie jest może artystyczną duszą, ale jak słyszy muzykę i uwielbia, to cały się uruchamia po prostu, nie? I myślę, że to działa na wszystkich ludzi w większym lub mniejszym wymiarze. Kiedy widzą piękno i kiedy słyszą piękno, to coś się w nas zmienia i uruchamiają się inne przestrzenie. I wierzę, że to są przestrzenie, które się otwierają na doświadczenie Boga, że możesz doświadczyć coś, czego nie doświadczysz poprzez samo słowo. Tak. Wydaje mi się, że sztuka jest czymś ważnym, bo tak też zastanawiając się nad w ogóle tematem tego sztuka w kościele, tego podcastu, zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy sztuka w ogóle jest aż tak ważna, jak mi i Sarze się wydaje czy artystom, że dla nas sztuka jest i kultura są całym życiem i żeby złapać taką całe perspektywę, okej, okay, czy na pewno nasza perspektywa jest uniwersalna, to jak dla nas sztuka jest ważna nie, i pomyślałem sobie, nie, raczej nie jest. Przecież jak na przykład masz jakąś, nie wiem, wojnę, no to przecież ta sztuka nie będzie taka ważna. A w tym sensie, kurde, ale nie, przecież właśnie podczas wojny na przykład masz
młoda Polska, Polska, nie wiem, przed upadkiem komunizmu, patrząc jakby na nasze rodzime podwórko, hymny wszystkie, państwowe, tak? Czy jakieś pieśni bojowe na placu boju i tak dalej, nie? Sztuka jest jednak czymś ważnym, nie tylko w czasie, kiedy społeczeństwo prosperuje na tyle, albo Kościół na tyle, żeby w ogóle zaczęło myśleć o takich rzeczach i wygodach, jak tworzenie jakiejś pięknej sztuki, tylko nie, no sztuka jest w jakiś sposób, towarzyszy po prostu życiu człowieka, jest jakąś ekspresją i również w trudnych czasach sztuka ma znaczenie po prostu w życiu człowieka, w życiu społeczeństwa, więc również w życiu Kościoła jest czymś, co faktycznie może być ważne i tak samo jak jest ważne dla nas, myślę, że może być ważne po prostu dla Kościoła. A to, co na przykład mnie dosyć tak denerwuje w zasadzie, to jest to, że Kościół, no właśnie, że przez to, że sztuka jest taką dziedziną, na którą każdy człowiek jest dosyć, wydaje mi się, wrażliwy, w sensie dotyka czegoś głębokiego w człowieku i żeby ją zrozumieć, trzeba się troszeczkę otworzyć, no to Kościół się też może jej bać, ponieważ tak jak właśnie mówiliśmy o muzyce, że jeżeli ta muzyka jest głęboka, Boża, no to super, ale jeżeli jest światowa, no to masz takie, oj, to potencjalnie jest dużo zagrożeń dla ludzi, że im jakiś demon wejdzie, bo pójdą na dyskotekę, nie? I to jest taki stereotyp związany z tym, że muzyka dotyka czegoś głębiej w tobie i może się przebić, nie? I jak jesteś osobą taką religijną, no to boisz się, że coś tam się przebije złego i ty jesteś bezbronny. Więc takie są różne stereotypy po prostu w Kościele. I chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tak. Poruszyłeś temat. Tak. Takie dwie rzeczy, które są dla mnie serio ważne, że kanon sztuki, to jest może taki trochę przeskok, skok myślowy, że ta sztuka, która w Kościele jest taka tradycyjnie też uznana, że to jest bezpieczne, nie? Że to jest taka sztuka, no tak, którą rozumiemy, chorały lubimy. Chorały gregoriańskie. Tak, ta cała... Zero ryzyka. Tak, że to, co jest w Kościele, czy właśnie na przykład takie dostojne malarstwo, w sensie przedstawiające tylko dostojne, symboliczne, nie wiem, jakieś tam... A nie głupoty. Tak, bardzo takie, wiecie, eleganckie różne rzeczy, no to, że to jest na pewno coś chrześcijańskiego, chrześcijańska sztuka. No to na pewno jest ten Adam i Bóg, którzy symbolicznie stykają się palcami i tak dalej. Ale musimy po prostu pamiętać, że ta estetyka i tak samo chorały gregoriańskie, to jak dużo kościołów było budowanych, to nie jest tak, że ta forma sztuki, którą my wszyscy uznajemy za bezpieczną chrześcijańską, że ona się wywodzi z Biblii. To jest właśnie problem, że większość tej estetyki, która w Kościele jest teraz rozumiana, wywodzi się, załóżmy, ze średniowiecza, późnego średniowiecza, bądź z jakichś też późniejszych czasów. Z antyku. Tak, tak. No nie mówimy teraz oczywiście o środowisku charyzmatycznym, tylko jakiejś takiej zbiorowej świadomości też w kraju, nie? Oczywiście. To nie są rzeczy, że Jezus słuchał chorału gregoriańskiego i my jakby, i to jest taka tradycja, jak na przykład, nie wiem, Słowo Boże, że też taka muzyka to jest ta niezmienna tradycja, nie? Tylko to jest jakaś estetyka, która się wytworzyła, tak? Dokładnie. I wiecie, jak Jezus był na weselu w Kanie Galilejskiej, to nie wiem, czy tam leciała żydowska muzyka, była grana o tym, że nie wiem, Mesjasz powróci, bo wszyscy byli wtedy religijni. Tylko prawdopodobnie to było takie ichnie disco polo, tylko żydowskie, tak? I Jezus obcował prawdopodobnie z jakąś taką sztuką typu ichnie disco polo, ichnia muzyka weselna, cokolwiek to było, która nie była sakralna. I jakoś nie przeszkadzało mu to, bo wkręcił się wręcz w zabawę na tym weselu i wszyscy wiemy, jak było. Nie potępił tych ludzi, a mógł to zrobić, tylko po prostu wszedł w to i nie bał się tej kultury, w której był wychowany. Więc myślę, że to jest takie podprowadzenie po prostu do tego, że Kościół po prostu musi sobie też zadać pytanie, dlaczego pewne rzeczy są dla nas bezpieczne, dlaczego coś nam się kojarzy, że to jest chrześcijańska sztuka albo chrześcijańska estetyka, a coś innego już nie. Bo tutaj to jest taki temat rzeka, że po prostu bardzo dużo stereotypów ma swój początek w takim postrzeganiu
No mówię, to jest temat rzeka, nie? No tak, tak, tak. Ja, tak. Wesele w Kanie Galilejskiej, to wiesz, zawsze się włącza jeden wątek, ale nigdy się go nie doprowadza do końca, że tego wina, które Jezus tam uczynił, było ponad 700 litrów. To nawet no jeżeli tak. ono było trzy razy słabsze niż dzisiaj, to i tak myślę, że wszystkie nasze wesela są przebite, jeżeli chodzi o... To się robi 200, zaopatrzenie 30. W wino, nie? Więc no. to są takie historie, które nam umykają. Rzeczywiście jakoś tak jesteśmy dziećmi swojej kultury i nie widzimy, że dawniej ludzie byli normalni. Natomiast ja się zastanawiam, że chcę was pociągnąć za tą sztukę, bo myślę, że jest coś takiego, że z jednej strony jest taki strach, dlatego że sztuka jest formą w ogóle przeżycia, czy tworzenie jest taką formą wyrazu siebie, więc to wtedy się od razu włącza taka policja pokory, nie? Że możesz siebie wyrazić, nie wiem, na jasełkach, na dzwonkach, prawda, się przebierając za pastuszkę. Więc myślimy o sztuce, z jednej strony wyrażanie siebie z dużą dozą nieufności, z drugiej strony sztuka wzbudza podziw, więc jak już wyrazisz siebie i tą swoją artystyczną wrażliwość w sposób, który wzbudza uznanie, no to znowu to jest drugie wykroczenie, które tak. policja pokory od razu ci wypunktuje, tak. nie? Że to nie chodzi o ciebie, to o Pana Boga. Można chwalić Kaplicę Sykstyńską, bo już Michałowi Aniołowi pycha od tego nie uderzy. Spotkaliście się z taką próbą, że ktoś próbował was zatrzymać, tak na zasadzie, nie wiem, żeby wam sodówka nie odbiła, albo tak, no tak zwyczajnie się cię zatrzymać. Wydaje mi się, że w muzyce uwielbieniowej jest bardzo powszechne takie podejście i też słusznie, że no gramy tą muzykę, staramy się, ale koniec końców to wszystko jest dla Boga, koniec końców ta muzyka jest jednak na drugim planie. Tak. I muzyka uwielbieniowa jest jedynym gatunkiem muzycznym na świecie, w którym to nie muzyka jest najważniejsza. Ja się z tym zgadzam akurat. Tylko po prostu duchowe spotkanie z Bogiem. Więc zawsze przy uwielbieniach jest taka kultura takiej pokory, właściwej perspektywy, że chodzi o to, co ale duchowe. Ale spotkałeś się, jakby, że ktoś cię jakby próbował, żebyś był pokorniejszy? Jakby tak przycisnąć? Tak, chodzi o takie coś na przykład, że... nie grać za dużo solówek, albo nie grać zbyt bębniarz, który już nie może wytrzymać, bo musi grać non-stop, wiesz, te bicie takie uwielbieniowe, coś zagra ciekawie i ludzie na to patrzą tak. To nie jest takie, że wezmą cię na rozmowę liderzy i powiedzą, że coś jest nie tak w tym, jak posługujesz, tylko że po prostu jest taka kultura, że nie chce ci się w zasadzie wychylać. A nie? Wystarczy, że czyli tak zagrasz zwana autocenzura. Coś bardziej na uwielbieniu i lider spojrzy. Tak, i tego jest dużo. Jest po prostu a zdarza taka się kultura. Wam poważnie? No, znaczy kiedyś, to mi jest teraz... przykro, że się zdarza, ale tak miałem nadzieję, no. że powiecie nie, jesteśmy od tego ale... wolni, nie wiesz... znamy takich ludzi, co tak myślą. Tak, a mi bardziej chodzi o to, że w uwielbieniu to jest też jakoś uzasadnione. To nie chodzi o to, żeby w muzyce uwielbieniowej to też krytykować, bo to ma jakiś tam sens i trzeba mieć też wyczucie. Natomiast no... chodzi o to, że właśnie sztuka to jest jakieś wypuszczenie, tworzenie sztuki i obcowanie ze sztuką to jest jakieś otworzenie swojego wnętrza, nie? I niestety, kiedy jest taka kultura właśnie takiej fałszywej pokory, takiej skromności za wszelką cenę i tak dalej, to niestety może blokować po prostu ludzi do ekspresji, nie? Do wypuszczenia swojego wnętrza. No to tak jakbyś miał dziecko i chcesz mu dać największy skarb, najbardziej wyrazić swoją miłość, ale tylko dlatego, że ktoś pomyśli, że za bardzo wyrażasz siebie, to będziesz to dziecko tak, wiesz, zamiast głaskać ręką, to kopał nogą, bo ludzie powiedzą, że jesteś za czuły. No to tak samo ja zakładam, że muzyk w grupie uwielbieniowej chce Bogu po prostu wylać swoje serce, chce zagrać jak najlepiej, ale nie, Panie Boże, tutaj tak dwa razy zafałszuję, żeby ludzie nie pomyśleli, że to za ładne było. No właśnie. Nie? Jak dla ciebie to tak będzie brzydziej, bo pomyślą, że za ładne. A ja mam jeszcze od innej tak, strony. Rozumiesz, z czego wynika moje niezrozumienie? Bo ty mówisz, ja to rozumiem, a ja mówię, ale ja tego nie rozumiem, nie? Dlaczego mam się zatrzymać, kiedy chcę dać Bogu to, co mam najlepsze? Najlepsze dźwięki, najlepszy design, chyba najlepsze światła. Chyba chodzi o solówki na przykład pomyśli... w uwielbieniu, że uwielbiasz i na przykład jest muzyk, który się chce wyżyć i cały czas nawala solówki i nawet nie można wyśpiewać piosenki, to wtedy się robi ciężko. Ale to jest też nie tylko umiejętność uwielbiania, tylko umiejętność gry w zespole. Teraz tak myślę na głos, że chyba to, o czym mówiłeś, to też ma, to jest nie tylko ogarnięcie, że to jest modlitwa, tylko że jak grasz w zespole, to
musisz wyważyć przestrzeń komu ile, więc jak nie umiesz grać w zespole, to i tak będziesz się wtedy przebijał. Może to nie jest kwestia pokory, tylko wolności. Tak, no i a złe wydanie tego, o czym właśnie takiego zjawiska, które no tutaj właśnie tak jak ty, Sara, mówisz, to wtedy działa wręcz na plus. Ale złe wydanie tego jest takie, że po prostu ludzie boją się, jako ludzie wierzący, utożsamiają sztukę i kulturę z czymś, co jest po prostu, nie wiem czy nie Boże, ale jest niekościelne i wiecie, po prostu nie ma tego rozróżnienia do końca. I może jest jeszcze też takie myślenie u niektórych ludzi, że właśnie, że po prostu... I są jakieś zagrożenia, które w tej sztuce i kulturze na ciebie czyhają, tak? Że duma jest zagrożeniem, że właśnie indywidualizm jakiś, w sensie taka indywidualna wypowiedź przez sztukę jest zagrożeniem, czy założenie ciekawej stylówki jest próżnością, nie? I po prostu wpadamy w taką kulturę, ponieważ ta estetyka, jakiś taki styl bycia i taka dostojność jeszcze inspirowana właśnie tym średniowieczem sprawia, że nie szukamy tego, co teraz może nam, jak teraz na przykład uwielbienie, czy po prostu nasze życie, nie wiem, na piękno, jaką może mieć ekspresję dzisiaj, tylko cały czas to sprowadzamy do jakiejś takiej linijki, która działała w przeszłości i stąd też po prostu Kościół czuje się zdiskonektowany, w sensie odłączony od kultury dzisiejszej i jest coraz mniej miejsca na sztuki piękne, bo na muzykę jest, nie? Jakąś tam, ale po prostu to tworzy się jakaś taka przepaść w tym, na jaką wrażliwość i szczerość możesz sobie pozwolić, nie? No ale bo to też dużo ogólników jest w tym, co mówiłeś, więc jakby odnosząc się do nas, czy my jakby tego doświadczyliśmy. Ja miałam tak, że jak się nawróciłam te 9 lat temu, to w środowisku, w którym byłam, mówiło się, że dziewczyny nie powinny się malować, skromność dla Boga, skromny strój i tak dalej. A to był jeszcze taki czas kompleksów, że bez makijażu myślałam, że jestem obrzydliwa. No taki etap ma większość dziewczyn, więc to było mega trudne, ale chciałam być bardzo poprawna dla Boga. Starałam się nie malować, kupiłam sobie jakieś sweterki. W tramwajach próbowałam nie oceniać stylówek ludzi i wydawało mi się, że moje jakby to, że skupiam uwagę na tych wizualnych rzeczach, co kto ma na sobie, że ja to pamiętam po spotkaniu, niezależnie od siebie, to wydawało mi się, że to jest moja próżność. No i a okazało się po latach, że to jest moje powołanie, to skupienie na tym, więc ja miałam tak, że może ktoś mi nie powiedział bezpośrednio, ej Sara, nie zwracaj uwagi na ubrania, tylko w ogóle mnie uczono, że na to się nie zwraca uwagi, więc było coś takiego. No a w muzyce, tak szczerze, wydaje mi się, że my nie mamy tak dużo na przykład jakichś blokad, jeżeli chodzi na przykład w dziedzinie stripta, że ktoś mówi, ej, za odważnie gracie, albo za odważnie się ubieracie, ale strip też nie jest... Od początku mieliśmy poczucie, że strip ma działać niezależnie, że mieliśmy oferty od różnych duchownych, że wezmą nas pod swoją opiekę, wtedy będzie nam łatwiej... Mecenat. Tak, że, mówiliśmy. Że łatwiej będzie się przebić w polskim kościele. Dokładnie. Ale mieliśmy przekonanie, że Bóg nam pokazuje, że mamy działać samodzielnie i może to nam trochę ułatwia, że nie jesteśmy pod jakąś instytucją, która się podpisuje pod tym, czy nazwisko jakieś, które się podpisuje, że pod tym, co robimy, więc my sami ponosimy, jeżeli już, konsekwencje tego, co tam ubierzemy, czy zagramy. I wydaje mi się, że ludzie się bardziej cieszą tym, że inaczej trochę gramy, inaczej coś tam się ubierzemy na kolorowo i że jak odwiedzamy jakieś wydarzenie, to że czerpią z tego, że o, przyjechał ktoś weselszy, ktoś bardziej kolorowy, czy ma jakieś tam ciekawe dźwięki. Więc wydaje mi się, że aktualnie jest chyba nawet bardziej głód na to niż blok, że ktoś robi to inaczej. Tak, my też staramy się, na pewno my z Sarą, w swoich piosenkach używać takich dosyć dosłownych, a czasem nawet potocznych stwierdzeń, powiedzeń, fraz. I tak samo staramy się od jakiegoś już dłuższego czasu być autentyczni. Zarówno w muzyce, jak i po prostu w życiu, czy w ogóle w sztuce.
Czyli nie używać zbyt dużo właśnie takiego slangu chrześcijańskiego, takich wzniosłych słów, które z czasem można w ogóle zapomnieć, co tak naprawdę znaczą. I Sara ma też taki fajny przykład tam z naszej ostatniej płyty naszego zespołu, jeśli chodzi o kawałek Nigdy. A ja tak samo mam z tworzeniem mojego rapu, że i też w moich piosenkach uwielbieniowych staram się przemycać takie na przykład linijki jak jeśli jesteś tu, daj nam znać. I to jest do Ducha Świętego, nie? Że daj nam znać. Czyli takie rzeczy, które są dla mnie bardzo autentyczne, bo to jest mój język i ja tak mogę też nawet mówić na modlitwie do Boga. Nie jest to jakieś takie jeśli jesteś tu, objaw się, albo jeśli jesteś tu, dotknij nas. Ześlij deszcz. Ześlij deszcz, tak? Że można by powiedzieć to w taki sposób, który jest no, bezpieczniejszy i bardziej się wpisuje po prostu w tą estetykę, którą znamy, ale nie, właśnie my chcemy mówić swoim językiem. I tak samo ja na przykład lubię tak na uwielbieniu czasami przestać grać i nagle zacząć coś mówić, nie? Bo wiem, że muzyka chrześcijańska na przykład ma taką właściwość, że może być bardzo transowa i jeśli wiesz jak to wykorzystać i robisz te wszystkie pady i te atmosfery i mówisz tylko takim głosem, wiesz, to dziewczyny bardziej potrafią tak robić, takim namaszczonym, to naprawdę jest element psychologiczny. Tak, i wiesz, ale to nie jest do końca na przykład dla mnie autentyczne, nie? Ja staram się nawet przełamywać tą atmosferę czasami czymś, co jest autentyczne i właśnie ludzie raczej dają nam zawsze pozytywny feedback, nie? My oczywiście jesteśmy, no nie wiem, no mało znanym zespołem, jakby to wiesz, jakby jesteśmy w takiej pozycji, że większość, że praktycznie wszyscy ludzie, którzy nas znają, to nas lubią, nie? Jest taki poziom bycia znanym, gdzie znają cię ludzie, którzy cię nie lubią. To będzie coś innego, ale na razie mamy naprawdę pozytywny feedback od ludzi, że ich to zachęca. Taka autentyczność, szukanie swojego języka, to jest też dzisiejszy język i łączenie tego po prostu, jakiś taki znajdowanie jakiegoś takiego środka. I tak samo w ogóle w wypowiedziach artystycznych. Więc chyba mówienie te swoim takie językiem. Bloki, o które pytałeś, to takie no, blokujące komunikacje, to wydaje mi się, że my się trochę tak wyrwaliśmy z takich środowisk. Nie? Że mieliśmy to wokół siebie, ale na ten moment tego nie ma dużo. Że stworzyliśmy sobie przestrzeń, w której tego nie ma. To cenne. To cenne i to taki głos, że idzie nowe. Idzie nowe pokolenie, tak. bez tego balastu, bez tego ciężaru. A co was uskrzydla? Co dodaje wam siły w waszej też takiej duchowej drodze, artystycznej? No to rozmawialiśmy o tym w samochodzie. To, co na pewno nas uskrzydla, co jest takim sednem, to jest autentyczne spotkanie z Bogiem podczas uwielbienia. To jest... W sensie, że na przykład sobie planujemy, mamy set listę, wiesz, co tam chcemy zrobić, ale zawsze mamy jakąś przestrzeń, gdzie chcemy spontanicznie iść i czasami wchodzi się głębiej, a czasami mniej głębiej. I te, na przykład ja uwielbiam, jak uda się wejść naprawdę głębiej, że spotykasz się na uwielbieniu z ludźmi, którzy też totalnie od razu wchodzą w modlitwę, a nie tylko obserwują. I że dzieją się jakieś takie rzeczy, frazy, czy jakieś cuda, nad którym już nie, jakby których nie zaplanowałeś, nad którymi nie masz kontroli. To jest takie coś, że jak skończy się to uwielbienie, to masz ochotę grać kolejne i to jest jedna z rzeczy. No i że to uwielbienie nie było tylko zagraniem, zaśpiewaniem jakiejś pieśni, tylko staje się taką przestrzenią, w której Bóg działa tu i teraz. No i te momenty są po prostu bezcenne, to jest niesamowite. I ja na przykład pamiętam taki moment, jak prowadziłem uwielbienie na jednym tam jednym wydarzeniu i zaczęliśmy wszyscy tak krzyczeć po prostu dla Boga podczas uwielbienia, że wszyscy muzycy robili takie uderzenie, nie? Jakiś tam akord i perkusja. I my wszyscy krzyczeliśmy wtedy i w ten sposób żeśmy uwielbiali przez jakiś tam czas. No i ja pamiętam, że tak darłem się wtedy tak, jak nigdy w życiu się tak mocno nie krzyczałem jak wtedy. To był taki moment, gdzie tak całym sobą po prostu krzyczałem. I pamiętam, że wtedy miałem taką tylko jedyną myśl w mojej głowie, którą pamiętam do dzisiaj i to mnie jakoś też tak zdefiniowało mnie na zawsze, że chcę to robić przez całe życie.
No. To był taki moment, nie? Po prostu, gdzie krzyczysz dla Boga całym sobą i po prostu jedna myśl to jest, chcę tego na zawsze, nie? Ja więc tak jeszcze, takie rzeczy po prostu. Jak mogę, tak dopowiem, bo ktoś nas może sobie słuchać i mówi, no właśnie, i to mnie denerwuje, i to mnie wkurza, i taki rodzaj, że darli się i on jeszcze mówi, że to jest fajne. Ja chcę powiedzieć wam, że nie, mi to jest bliskie, co mówisz, ale właśnie tego, to jest coś, czego nie mogę skumać, nie? Że takie emocje, kiedy przeżywamy na meczu piłkarskim, to wszyscy powiedzą, to jest okej, na meczu wolno, a dokładnie to, co opowiadasz, ale Ewangelia powinna mnie poruszać bardziej niż mecz piłkarski. Dokładnie. Nie? To, co Jezus zrobił na krzyżu, powinno mnie ekscytować bardziej niż to, że moja drużyna zdobyła gola. I dlaczego to jest takie dziwne? Nie? Dlaczego właśnie? Przecież to musi mnie bardziej ekscytować, co Bóg dla mnie zrobił na Golgocie, niż to, co, że ktoś zdobył puchar świata. No i fajnie. Też się drenie, jak to jest moja drużyna, ale to jest tyle w porównaniu z tym, jak wielką mam radość, myśląc o tym, jaka jest treść Ewangelii. Nie? Więc, a mamy problem z ekspresją. Nie? I to wszystko takie jednak jest spłaszczone, tak. Więc... Mnie też mega motywuje, jak ludzie spoza kościoła albo niewierzący dają feedback, że słuchali czegoś, słuchają któryś z piosenek, że na przykład taka dziewczyna mi opowiada, że słucha Pokolenia Kontrastu i co prawda nie wierzy w tego Boga, co ja, to totalnie jakby poruszają to piosenka i ta piosenka i ją śpiewa sobie, nie? Że się z nią jakoś utożsamia i albo gdy ktoś mówi, że coś tam jest dobre, albo słucha jakichś podcastów, albo słucha rapu Kacpra, albo nawet są ludzie szukający Boga, czy znający Boga, ale w ogóle nie odnajdują się w kościele i na przykład ten rap Kacpra często jest dla nich taką jedną z niewielu form, które w ogóle o Bogu są w stanie przyjąć czy słuchać, no, nie? Tak jest. I to jest jedna z takich rzeczy, że czuję, że wow, to ma sens, to robi coś więcej niż tylko więcej materiału do słuchania, nie? Że to wykonuje jakąś fajną pracę taką, nie? Że to jest tak, rzeczy. Tak. No tak, bo tak. W tym wszystkim, co mówicie, to też widać to, że i znowu socjologowie na to zwracają uwagę, przede wszystkim gdzieś w tych krajach bardziej na zachód, gdzie u nas jednak ciągle ta religijność jest bardzo tradycyjna, a z drugiej strony jest Netflix i ta kultura się tak miesza, że niezależnie od tego, jaki mamy background, to jesteśmy zanurzeni w to, chociaż może to zawsze jest tam 2-3 lata po ślizgu. Z takimi trendami. Natomiast w Stanach to jest bardzo wyraźne, że duchowość jest, natomiast niekoniecznie ona jest ubrana w określenie swojego wyznania. Czyli dość dużą grupę w badaniach nad religijnością zajmują tak zwani nones, czyli ludzie, którzy w odpowiedzi na pytanie o wyznanie wpisują żadne. Nie? Tak. Ale oni nie mówią, że są ateistami, mówią o pewnej duchowości. Bardzo często to jest taka duchowość jednak wyrosła z chrześcijaństwa, zwrócona ku Biblii, połączona z wiarą w Jezusa, natomiast niekoniecznie silne zidentyfikowanie się z tą czy inną tradycją wyznaniową. I chciałem się spytać, jak to... Niektórzy mówią, że nons to jest przyszłość chrześcijaństwa, niektórzy mówią wręcz odwrotnie, że to jest jakiś dramat, bo jednak Kościół zawsze jest wspólnotowy. A jak to wygląda z waszej perspektywy? Ludzi, którzy myślę, że tak tymi łatkami wyznaniowymi, to już powiedzieliśmy sobie na wstępie, ani wy, ani wasza twórczość, ani wasza działalność, to nie jest coś silnie naznaczone łatkami wyznaniowymi, ale czy w STIPT zbieracie ludzi z różnych środowisk? Czy na co dzień funkcjonując w różnych miejscach czujecie się jak w domu? Jak to wygląda waszymi oczyma? Tak, no w naszym zespole od początku mieliśmy taką wizję, że będzie to zespół, też platforma, projekt po prostu, gromadzący ludzi z różnych środowisk. To był dla nas taki jeden z ważnych punktów w naszej wizji. I właśnie tak jak też Sara wcześniej mówiła, że każda osoba, która pojawiła się w tym projekcie, przyszła, tak jakby pojawiła się sama z własnej woli, ale też dlatego, że te osoby wszystkie czują tą samą wizję. No. Niektórych zmusiliśmy. Tak, że wiecie, każda osoba po prostu chciała się w to zaangażować i dlatego w tym jest, a nie dlatego, że my bardzo prosiliśmy i potem już tak zostało, nie? I to właśnie, to są osoby z różnych miejsc, ze wspólnot katolickich, z protestanckich. A da się uprawiać takie bezwyznaniowe chrześcijaństwo? No, znaczy większość ludzi
prowadzi z ekipy, ma swoje kościoły i wspólnoty w Stipcie. Tak was pytam, jak wy myślicie? Jak da się uprawiać takie bezwyznaniowe chrześcijaństwo? Właśnie my wywodzimy się oboje gdzieś tam z uwielbienia i jak siedzisz w uwielbieniu, to da się. Ale jeżeli miałbym się spytać ciebie o to, to ta odpowiedź może być zupełnie inna, bo ty masz taki insight budowania kościoła, uczniostwa i tak dalej. Więc podejrzewam, że z tej perspektywy odpowiedź może być zupełnie inna. Nie? Wydaje mi się, że nie da się bez innych ludzi. Że bez wspólnotowego się nie da. Bezwyznaniowe, myślę, że to jest częściowo przyszłość. W sensie jak obserwuję młodych ludzi i świat sztuki, to głosząc konkretny nurt nie ma przejścia dalej w niektórych działkach. Młodzi ludzie nie mają w sobie gotowości poświęcenia w imię reguł, a w sztuce konkretny nurt buduje konkretne mury, więc tam w tych dwóch rzeczach widzę, że jakby no jest to na pewno częściowo przyszłość, ale osobiście nie widzę tej przyszłości bez wspólnotowego działania, że tak czy siak zawiązujesz relacje. Jeżeli chcesz utrzymać tą wiarę i jakikolwiek zapał w sobie, to potrzebujesz innych ludzi, żeby się nawzajem podbijać, inspirować i w ogóle i szukać Boga, nie? I to prawda, bez wspólnoty się nie da i chyba nawet taka popularność i pojawianie się też w Polsce, a na Zachodzie już od co najmniej, nie wiem, 40-50 lat, od lat 70-tych, 80-tych, są wspólnoty tak zwane ekumeniczne, nie? Że ludzie naprawdę są z różnych środowisk, przeżywają swoją wiarę razem. Ostatnio tak. Karol Sobczyk, znaczy ostatnio już kilka lat temu, nawet tak. taką małą książeczkę wydał o wspólnocie w Stanach, gdzie są właśnie prezbiterianie, luteranie, katolicy, tak. ludzie zupełnie różnych kościołów, natomiast razem budują wspólnotę, tak. mają swoich duszpasterzy, ale bez wspólnoty się nie da, nie? Tak. A znowu są ze sobą i doświadczenie Jezusa jest na tyle silne, że te konfesyjne rzeczy schodzą na drugi, tak. trzeci plan i razem przeżywają życie we wspólnocie, osiedlają się, budują domy, prowadzą szkoły, tak. a przychodzą z zupełnie różnych tradycji konfesyjnych. By się wydawało, że bardzo silnych. Tak. Że no to jednak są bardzo silne tradycje konfesyjne, a jednak potrafią w tej wspólnocie razem funkcjonować. To doświadczenie Jezusa jest tak. silniejsze niż te różnice. Tak. tak. Na pewno w budowaniu jakichś projektów i różnych inicjatyw ekumenizm, czy właśnie bycie ponad denominacjami, wspólne działanie jest dużo łatwiejsze, ponieważ to dotyczy, takie inicjatywy dotyczą, jak na przykład nasz zespół, pewnego po prostu działania, pewnych projektów, w które my się angażujemy razem z innymi ludźmi. Mamy po prostu, skupiamy się na wykonaniu pewnego projektu albo, nie wiem, zrobieniu jakiejś konferencji, czy zrobieniu pewnej ewangelizacji, czy jakiejś pomocy takiej lokalnej. Takie projekty, wiesz, które nie zakładają formacji uczniostwa i wspólnego, nie wiem, tam dzielenia się chlebem i tak dalej. To naprawdę jest dużo, myślę, prostsze w kwestii działań właśnie ekumenicznych i wspólnych. Ponieważ wtedy na przykład w uwielbieniu, no co nas dzieli jako chrześcijan różnych denominacji w uwielbieniu? No nic, no wszyscy zbieramy się pod krzyżem, wspominamy jedno, wspominamy i oczywiście korzystamy z niego wszyscy na bieżąco dzisiaj z jednego dzieła krzyża Jezusa, ze śmierci i zmartwychwstania, no jakby to wszystko jest wspólne. Więc na przykład w uwielbieniu czy w jakichś takich projektach jest naprawdę dużo łatwiej i wiele osób w dzisiejszych czasach właśnie z różnych powodów po prostu szuka takiego też wspólnego działania, współdziałania w tym, co nas jako chrześcijan łączy. A jeśli chodzi o tematy na przykład właśnie wspólnot i budowania czegoś bardziej, jeśli chodzi o Kościół, wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze, prawda? Ponieważ tutaj wchodzą różne głębsze też sprawy, ważniejsze dla, bardziej takie delikatne też tematy, osobiste dla każdego z nas jako chrześcijanina. No i to już wtedy jest naprawdę szacun, nie? Żeby budując... Ta wspólnota, o której mówiłeś, to już jest... Żeby budować taką wspólnotę i pewne tematy, które na przykład w naszym zespole nie są jakby... Nie musimy ustalać jakiegoś wspólnego stanowiska, na przykład pomiędzy członkami zespołów, bo wszyscy się szanujemy. Nie, komunia, a wieczerza. Na przykład nie ma tego elementu
przy tym, tak, co my robimy. No, a pojawia się na przykład w takim po prostu w budowaniu kościoła, czy w czynieniu uczniów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę jest to większe po prostu wyzwanie, nie? A jednocześnie jest właśnie coraz więcej osób i my mówimy oczywiście z perspektywy ludzi mieszkających w Warszawie, którzy wszyscy mają iPhony, smartfony, TikToka i tak dalej. Więc oczywiście w małym mieście taka perspektywa może wyglądać troszeczkę inaczej, ale nasza warszawska perspektywa jest taka. Ja to też wszyscy mają iPhony, smartfony i TikToki. Tak. Sprawi się, tak, wydaje, że jest. Nie, no nie chcę nikogo jakby też jakoś pominąć, że po prostu młode pokolenie często w ogóle nie rozumie różnych konfliktów, podziałów i takich, wiesz, gdzieś tam różnych konkretnych problemów, wyzwań, które dla starszych pokoleń są czymś bardzo ważnym, co bardzo rozpamiętują, no tak, ten bagaż historii jest ciąży. I tak, po prostu młodzi ludzie nie żyją tym, nie? Tak samo jak młodzi ludzie nie pamiętają komuny, bo po prostu się urodzili po tym, jak ona opadła i nie mają stosunku takiego emocjonalnego do niej, tylko mają jakieś tam wspomnienia, to tak samo młodzi chrześcijanie w podobny sposób traktują różne problemy, między innymi spięcia między denominacjami, a wręcz ustawiają się, są wkurzeni na przykład na pokolenie swoich rodziców czy liderów, że w ogóle jakby chcemy po prostu wznieść się ponad te różnice, ponieważ chrześcijan w naszym pokoleniu robi się coraz mniej, prawda? Jest coraz ciężej pod tym względem. Kościół w społeczeństwie nie jest chyba już tak mocny, wszechobecny jak jeszcze wcześniej. I po prostu młode pokolenie ma zupełnie inną perspektywę na te tematy i wręcz ma taką potrzebę łapania się jakiejś takiej jedności i po prostu tak perspektywa jest zupełnie inna, nie? I emocjonalne podejście jest zupełnie inne do podziałów między denominacjami. My graliśmy, na przykład jeżeli chodzi o nas jeszcze, to graliśmy w listopadzie czy październiku, w czterech miejscach. Jako Stipt Uwielbienie. Pierwszy graliśmy w katolickiej wspólnocie, drugie graliśmy na Siennej na konferencji misjonarzy, więc też tam była mocna mieszanka. Trzecie graliśmy... Ja wyjaśnię, na Siennej to w kościele zielonoświątkowym w Warszawie. Tak, tak. Trzecie graliśmy na dziesięcioleciu Stowarzyszenia Jedno, to jest ekumeniczne stowarzyszenie. I czwarte graliśmy na spotkaniu katolickiej wspólnoty Syjon. Tak. Więc mieliśmy totalnie różne stacje, ale na każdym z tych spotkań mieliśmy głębokie uwielbienie i do każdego z tych uwielbień podchodzimy w ten sam sposób. W sensie czasami Bóg nam coś pokazuje na konkretne uwielbienie i się inaczej szykujesz albo trochę dopasowujesz setlistę pod dane wydarzenie, ale w każdym z tych miejsc czujemy, że to, co nas łączy z ludźmi, to jest uwielbienie, no nie? I spotkanie z Jezusem i słowo z Biblii. I to Jezus i Biblia wystarczy, żeby była moc, no nie? Spotkania z Bogiem na danym wydarzeniu. Dokładnie. I coraz więcej ludzi też, czy to naszych przyjaciół, czy ludzi, z którymi gadamy też przed koncertami uwielbienia po, mówi nam o takim swoim pragnieniu, że chcą doświadczyć takiego pierwotnego apostolskiego kościoła. Coraz więcej ludzi odczuwa taką potrzebę, którą właśnie tak formułuje, że chcą doświadczyć takiego kościoła, jak był na początku. Nie? To my z Sarą nawet też kiedyś tak sobie rozmawialiśmy, że chcielibyśmy doświadczyć takiego kościoła, jak był w czasach apostołów. Nie? I naprawdę coraz więcej ludzi, myślę na całym świecie, zaczyna czuć coś takiego. Mi się to łączy właśnie z ekumenizmem i właśnie z tymi nonsami, którzy może to jest właśnie to pragnienie, że chcą doświadczyć kościoła takiego, jaki był na początku, który nie miał w ogóle formy, jaką znamy dzisiaj, nie miał struktur, był tylko Piotr, który w ogóle nie wiedział w zasadzie, co on ma robić, no ale Jezus mu powiedział, że będzie prowadził kościół. I oni po prostu nie wiedzieli kompletnie, co się dzieje. Nie mieli piosenek uwielbienia, nie mieli starszych, nie mieli liderów, nie mieli grupki młodzieżowej, nie mieli Biblii, nie mieli żadnej modlitwy poza jedyną, którą Jezus ich nauczył, tak?
ale Bogu to wystarczyło i zrobił z tych, nie pamiętam ile tam osób było podczas pięćdziesiątnicy, no ale to było trochę osób, tak, zebranych w jednym pomieszczeniu, którzy nie wiedzieli nawet co mają robić, a chyba siedzieli tam 2 tygodnie, jak Biblia mówi. I po prostu czekali na Boga, nie wiedzieli kompletnie, nie mieli w ogóle formy, którą znamy dzisiaj, wielu form, które mamy dzisiaj, a po prostu czekali na Boga ze szczerym sercem i nagle przyszła Boża obecność. I oni nawet nie wiedzieli, co to jest Boża obecność w większości, nie? Czyli i Bóg po prostu stworzył swój Kościół z czegoś takiego, nie? I wydaje mi się, że wielu ludzi patrzy dzisiaj właśnie na tę historię z jakimś takim może sentymentem, ale jest takie serio pragnienie, żeby spróbować wrócić w swoim sercu, nie? Do czegoś takiego w relacji z Bogiem i też po prostu w życiu Kościoła. Więc wydaje mi się, że ci nosi to coś takiego, tutaj jest jakiś wspólny, wiesz, jakaś wspólna. Ale piękny idealist. Wiem, to jest bardzo idealistyczne. Sara już miała taką ładną puentę, Biblia i Jezus wystarczy. Mówiąc o tych 4 koncertach, że tam mieliśmy słowo, mieliśmy Biblię i mieliśmy Jezusa i to wystarczyło w tych wszystkich 4 miejscach. Wystarczyło do spotkania. Tak, wystarczyło do spotkania, nie? Że wystarczyło do spotkania i to już taka była ładna puenta. Tutaj Kasper taki duży temat poruszył. Oj tak, tak. Dlatego, że mój przyjaciel jest w zasadzie badaczem. Dlatego, że znam i czytam pracę znajomego, który jest badaczem historii Kościoła. I tak jak zawsze słyszy takie miłe zdanie, że chcielibyśmy takiego Kościoła jak na początku, to on mówi, oj, nie chcielibyście. Mówi, to prawda, że nie było struktur, ale grzechy były te same, co są teraz. Tak. Też bracia na siebie donosili, doprowadzali się do śmierci jeden drugiego, do rzymskich władz na siebie donosili, więc, więc chryje były te same, co są teraz, ale tak jak mówiłeś, puenta jest słuszna, Pan Bóg i tak działał. I wyprowadził z tego Kościół. Rzeczywiście, no może nie było zróżnicowanych ksiąg liturgicznych, zwyczajów, skomplikowanej hierarchii, struktur, ale grzechy były te same, nie? Tak, i pragnienie Boga było to samo, nie? I to pragnienie Boga też nam w tym sensie niczego nie brakuje dzisiaj. No. Ale puenta dobra. To Jezus i Słowo wystarczy. To ostatnie pytanie na koniec. Jak to jest być takim artystycznym małżeństwem? Mieszanka wybuchowa, no czy właśnie. Się wzmacniacie, czy... Kasper miał fajną myśl, że my się dopiero uczymy wybuchać. My, naszym w sensie, że my przez 6 lat się nie kłóciliśmy. Ojej. Więc jak się w końcu, no jakby można sobie samą dopowiedzieć, jak to się kończy, jak przez 6 lat się nie kłóci. I teraz od roku się uczymy kłócić, więc dopiero zaczyna być wybuchowo, ale to się na dobre odbije. Więc myślę, że to jest... Napędzacie się? Bo to jednak bardzo twórczo, jesteście oboje aktywni. Myślę, że tak. No. Myślę, że tak. I szczególnie właśnie te początki się nawzajem wypchaliśmy mocno. W sensie poprzez wsparcie. Że Kacper w modzie dla mnie był na studiach bardzo dużym wsparciem. A ja dla Kacpra też w rapie. Na uwielbienie to w ogóle jakby już naturalnie wspólnie robiliśmy, nie? Więc tak, tak. Myślę, dokładnie. Że bardzo. Czasami ja Kacpra trochę blokuję, a Kacper mnie zachęca czy rozluźnia. No ale poza tym to myślę, że zdecydowanie. Kacprowi na pewno jest łatwiej się rozluźnić, a mi się czymkolwiek zestresować, więc tutaj musimy tak równoważymy, mimo że oboje jesteśmy wzajemnie artystyczni, to no, nie myślę, że dużo sobie nawzajem zawdzięczamy. Tak, i wręcz uczymy się, my nie jesteśmy jakimiś super ekscentrycznymi osobami, nie wiadomo co, więc my bardziej nawet myślę ciągle uczymy się, nawet po moim późnym zaczęciu jakby z muzyką rapową, widać, że my dopiero się w ogóle coraz bardziej uwalniamy, prawda, do ekspresji, do tworzenia sztuki, do wyrażania siebie i bardzo sobie myślę w tym pomagamy, w ogóle niesamowicie sobie w tym pomogliśmy, poznając się, siebie nawzajem, zachęcając się do tworzenia, do ekspresji i wręcz teraz właśnie nawet mamy jakąś taką, ma to sens, że nie próbujemy wszystkiego na przykład tworzyć wspólnie, tylko że zgłębiamy każdy też swój indywidualny jakiś styl, sposób ekspresji, bo i tak w uwielbieniu posługujemy zazwyczaj razem, więc nie brakuje nam tego.
ale mamy mega przyjemność w tym, żeby każdy z nas szukał takiego swojego głosu, swojej twórczości i wspieramy się w tym naprawdę jak możemy, a jednocześnie fajne jest to właśnie, żeby dawać sobie przestrzeń do bycia swoją jakby indywidualną osobą i też po prostu twórcą indywidualnym, nie? Żeby dawać przestrzeń na to. Jeszcze tak na koniec, jak oglądają nas osoby, nieraz ktoś myśli, kurczę, mam tyle do powiedzenia, wyraziłbym siebie, ale brakuje mi takiego formalnej edukacji, albo to, co robię, nie jest dość dobre. Z jednej strony można powiedzieć, jesteś profesjonalnie przygotowana do uprawiania tego, co tak Kasper ładnie rozróżnił, music and arts, do sztuk pięknych, a z drugiej strony jako muzycy jesteście świetnymi muzykami, robicie świetne projekty, natomiast nie macie żadnego formalnego wykształcenia, tak? Nie chciałem powiedzieć, jesteście tak. amatorami, no bo to byłoby niefajne. No nie, no dzisiaj to jest wasz sposób życia, nie? I pracy, natomiast nie macie formalnego wykształcenia. Formalna, nieformalna edukacja to zawsze jest jakieś napięcie, czasem jakaś bariera. Co byście powiedzieli na zachętę tym, którzy nas słuchają, żeby ich tak wypchnąć do śmielszego i odważnego, nie wiem, spełniania swoich marzeń? Mhm. Bo jednak wasze, no nie chcę powiedzieć marzenie, ale no jakieś takie marzenie, które na tej flipchartowej kartce spisaliście, pięknie się realizuje. Tak. Ja bym powiedziała wypowiedź się na głos. Że to pierwsza rzecz, że jak coś ci marzy, nie, nawet marzy ci się rysować, ale jeszcze nie rysujesz, to opowiedzieć komuś o tym, że jak się rzeczy mówi, to słowa mają serio siłę i taką energię, że to się potem zaczyna dziać, że ludzie, że na przykład osoba, której powiesz, zachęci cię potem do jakiejś lekcji rysunku, albo zabierze cię na jakąś wystawę, albo zamówi u ciebie obrazek i będziesz miał motywację, cokolwiek. Więc myślę, że wypowiedź na głos to jest pierwsza rzecz, która może pomóc komuś opowiedzieć o tych pragnieniach. Tak. Ja jestem zwolennikiem raczej takiego myślenia, że w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo zacząć tworzyć sztukę. Kiedyś, żeby stworzyć piosenkę, musiałeś mieć naprawdę grubą kasę, znać kogoś, kto posiada studio i naprawdę dużo pieniędzy wydać na to, żeby w ogóle cokolwiek tam nagrać i w ogóle się jeszcze przygotować, znaleźć muzyków. Dzisiaj jesteś w stanie zrobić sobie beat na swoim komputerze, kupić jedynie interfejs, tani mikrofon i zrobić coś, co już będzie brzmiało przyjemnie, a nawet może być jakościowe, więc taka bariera jakby startu jest naprawdę dużo niżej i to jest piękne. Więc samo uświadomienie sobie tego, że masz możliwość, żeby tworzyć i te bariery wszystkie są po prostu w twojej głowie, albo jest to jakiś brak może wiedzy czy brak weny, wszystko zależy od ciebie, nie? I jeśli przełamiesz się, to jesteś w stanie nawet w pojedynkę bardzo, bardzo dużo stworzyć. A jeszcze taka inna rzecz, no to pomyśl sobie, czy bardziej interesuje ciebie bycie odtwórcą czy twórcą, bo obydwie rzeczy są dobre. To nie mówię, że któraś z nich jest lepsza, nie? Ale jeżeli na przykład twoją pasją jest powiedzmy na przykład śpiew operowy, no to raczej nie musisz nic próbować tworzyć i to będzie okej dla ciebie, jeśli pójdziesz i zaczniesz uczyć się pewnej formy, nie? A jeśli czujesz, że jesteś tak zwanym songwriterem, czyli że masz w sobie po prostu jakieś słowa i melodie, które chcesz wyrazić, to totalnie możesz to zacząć tworzyć bez szkoły muzycznej i bez w ogóle żadnego wykształcenia, więc znajdź tą swoją dziedzinę, tak mniej więcej, nie? I wtedy będą też różne ścieżki. I to naprawdę, naprawdę dużo ułatwi też, żeby się przełamać. Dzięki. Dzięki. Dziękuję za tą rozmowę. Za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. I dzięki też za to, co robicie. I za to, jak napełniacie tą przestrzeń w necie i nie tylko dobrymi dźwiękami, pięknymi kostiumami. Dzięki, że mogliśmy tu wpaść i się podzielić w ogóle backgroundem. Dzięki. Dokładnie. A my kontynuujemy naszą rozmowę na waszym kanale. Tak też od razu odsyłamy. Syty EEP ED. Właśnie tak. W polskich kościołach mówią stepet. Stepet. Tak, a moimi gośćmi byli Sara i Kasper Kukierowie. Kasper znany jako Cukier. Tak. A Sara jako Sara. Sara jako Sara. I ci dwoje jeszcze są częścią większego kolektywu znanego jako stepet. Tak. Tak się nauczyłem ładnie. No. Od ciebie, Sara. Dzięki. Pa. Dzięki za miłą rozmowę. Ja.
To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę, udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.